Dzień dobry, dobry wieczór, ja się nazywam Robert Staszewski i jest, doczekaliście się, to on. Kazimierz Mazurek. To gość. Dzień dobry, już się pan przedstawił. Skąd pan do nas przyjechał i co nam pan zaprezentuje? Przyjechałem z niedaleka, czyli z okolicy Pól Mokotowskich. Trochę tu krążyłem, żeby trafić, ale w końcu niezwykle uczynny i uprzejmy pan ochroniarz mnie skierował w prawidłowe rejony. A co, no niczego specjalnie nie planowałem tutaj pokazywać. No to szkoda, zwłaszcza, w takim razie. To miło nam, że pan specjalnie w obecnej formie fizycznej za bardzo czego. Ale no coś, no to zależy, jak się potoczy, no improwizujemy, prawda? No dobrze, ja specjalnie do pana, proszę pana, panie Kazimierzu, taką koszulkę przywdziałem. Nie, to będzie widać. Nie widać napisu, trzeba się... Nie widać napisu, przepraszam, to jest napisane... O, właśnie, jak się zamknie, tu widać, że jest napisane, że to są... O. Tak, już widać. Ja się nie chwalę tym tak zupełnie bez przyczyny. Bo chciałem ciebie spytać, skąd twoja fascynacja burami i wojnami burskimi, czyli wojną garstki ludzi przeciwko imperium? Moja fascynacja zaczęła się, o dziwo, dosyć dawno, bo były to czasy na pewno licealne i trafiła w moje ręce taka książka, ja nie pamiętam, jaki to był tytuł i w ogóle mogę mieć też problem z przypomnieniem sobie, bo wiadomo, pamięć ludzka jest zawodna i płata figle. Taka granatowa była i było coś w tytule z południową Afryką. Wiadomo, że Południowa Afryka, Republika Południowej Afryki. Wtedy to było coś, no, już w naszej propagandzie najgorszego w ogóle, bo to było gorsze niż NRF i USA razem wzięte. Natomiast w tej książce wydanej oficjalnie, oczywiście z jakimś tam wstępem, tak, z rysem jakimś ideologicznym, autor, którego też nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał, opisał całą historię na 300 tam iluś stronach tego rejonu Afryki. Przemycił informacje, w jaki sposób ten kraj znajduje się mimo sankcji nakładanych przez niemalże cały świat wtedy, no bo to pamiętajmy, były lata 70. Bo skończyłem liceum w 81, a to się tak działo. Nie mów tego, bo to tak długo ludzie nie żyją. żyją. I tam mi się pojawił jakby taki obraz niezwykle interesującego zjawiska, jak na tym kontynencie, gdzie po prostu co chwilę mamy w różnych rejonach do czynienia z klęską wojny czy głodu i tak dalej, powstaje ultranowoczesne państwo, jedno, o ile mnie pamięć nie myli, jedno z dziesięciu najbogatszych na świecie. To wówczas pewnie tak. Wówczas pewnie tak. A mimo to stosunek świata do niego jest tak zdecydowanie negatywny. Ja często jeździłem między rokiem 74, znaczy co roku, a 81 do siostry mojej mamy do Londynu. I pamiętam tam bezustanne, jak się szło na Trafalgar Square, to tam bezustanne jakieś w najlepszym przypadku demonstracje, w najgorszym przypadku no, bijatyki z policją i cały czas ta ambasada Republiki Południowej Afryki była w takim
centrum zadymy miejskiej, tam generalnie na Oxford Street, na Piccadilly Circus było spokojnie, na tym Trafalgar Square tam się cały czas działo. To mnie też zastanawiało, że przecież państwa, które dużo gorsze rzeczy robią ze swoimi obywatelami, były zostawiane w spokoju, co więcej, jawiły się jako, jako obrońcy praw człowieka. No, bo i jedni, i drudzy, związek jedni i drudzy uważali, że są jutrzenką wolności w ogóle na tym świecie. A tutaj no, no, zainteresowało mnie to. Potem generalnie cała historia lat 80. to było pośrednio, o ile takie informacje trafiały w ogóle do Polski, to no, historia jakby powolnego dogadywania się, no przede wszystkim Nelsona Mandeli z białymi władzami, aż do pokojowego przejęcia, aż do pokojowego doprowadzenia do wolnych wyborów, nazwijmy to. Też od strony sportowej mnie to interesowało, na przykład. Ja się wtedy bardzo sportem interesowałem, dużo więcej niż kiedyś. A właściwie kilku, to waga ciężka oczywiście, i boks zawodowy, który też pojawiał się sporadycznie, ale kilku takich bokserów jak bracia Goetze czy Kali Knece, nie wiem, to była zresztą jedna organizacja, tylko World, nie było tego tak dużo jak obecnie, gdzie praktycznie każdy może się zebrać w 5 osób i wykreować mistrza świata w boksie zawodowym. Tam były wtedy dwie tylko, World Boxing Association i World Boxing Council. I World Boxing Association uznawała, dopuszczała bokserów. Oni byli wtedy Afryki, tak poza ale co ciekawe, nie dopuszczano również nawet czarnoskórych bokserów z południowej Afryki. Pamiętam też taką aferę, jak znany zespół Black Sabbath wystąpił w takim czymś, co się Sun City nazywa. No i oni byli w świecie muzyków przez długi czas. To teraz powiedzmy, co to jest Sun City. Sun City to jest takie no, trochę sztuczne miasto rozrywki w RPA. No taki giga-mol taki trochę. Taki, ale trochę tam, tak. Trochę tam. Zresztą jeszcze cały bojkot Paula Simona, który z czarnoskórymi muzykami z południowej Afryki nagrał wspaniałą płytę Graceland. No to też było bardzo, bardzo źle widziane. Nie pomogło mu to nawet, że śpiewał o Biko, o tych, którzy walczyli o prawa człowieka wtedy. Tak. To miało być takie niewinne pytanie, a to proszę, cały wykład, ale o burach ani słowa. No o burach. Burowie są dzielnym takim narodem bardzo dla mnie. Pokrótce, no ich historia. Oni się znaleźli mniej więcej trochę po nocy świętego Bartłomieja. To byli Holendrzy, Belgowie, trochę Francuzów, ale takich Francuzów, którzy mieli takie nazwiska wymawiane właśnie po flamandzku. Nie? To jest też bardzo ciekawe, bo my się teraz za nią interesujemy, taką miejscowością Gasy pod Warszawą. Kupiliśmy tam parę lat temu trochę ziemi i Gasy zaludniła, to jest bardzo taka nietypowa wieś, ponieważ ona nie wygląda tak jak polskie wsie, gdzie jest gęsta zabudowa jeden koło drugiego, tylko te domy są takie bardzo rozrzucone. I to tam właśnie sprowadzano też dokładnie w tym samym czasie Holendrów, ponieważ ludzie się bali Wisły. Holendrzy byli nad Wisłą, Menonici byli nad Wisłą od
Od zawsze właściwie. No jak no, Holendrzy zawsze, mogli znaczy, być od zawsze? Od XVII wieku. No to właśnie wtedy przecież mniej więcej. No to, no. To o nich mówię. Oni jakby się, ponieważ te zmagania Holendrów z morzem są ogólnie znane, także oni się tej Wisły nie bali. Oni ją właściwie tak ucywilizowali. Nie bali się wylewów Wisły. Oni na przykład traktowali je jako dobro takie, że czyściła im stodoły. Podczas gdy polscy gospodarze tam się gdzieś kryli i zakrywali, oni te stodoły na oścież otwierali i mieli taką myjnię z Afryki, a potem te wszystkie wały, które w Gasach widzimy, to są zapoczątkowane. O nich mówili Olendrzy, nie Holendrzy, ale to była mniej więcej ta sama emigracja. Burowie trafili do prowincji przylądkowej właśnie krótko i trochę później po nocy świętego Bartłomienia wygnani tutaj z Europy. Tam się osiedlili. Bardzo się szybko i z powodzeniem rozmnażali. No aż do momentu, kiedy tam okazało się, że jest to ziemia obdarzona przez Boga całą ferią różnych dobroci mineralnych. Tak, no i wtedy ważne były diamenty, wtedy Anglicy ważne było wpadli złoto. Na pomysł, że... Wtedy Anglicy powiedzieli, tak, że nie, że takie diamenty to jakimś wieśniakom z Holandii nie mogą się należeć. One muszą przynależeć koronie. No i oczywiście to cała ta droga, oni się przenieśli tam w kierunku południowo-wschodnim. W kierunku północno-wschodnim? Północno, tak. No a potem i te republiki burskie, Anglicy już tam z boku, prawda, jasne, korzyści z tych diamentów i złota czerpali. No aż w końcu doszło do wojen burskich, w których, którą były dwie. Pierwszą Anglicy właściwie nie tyle, że przegrali, co właściwie olali trochę. No nie, no przegrali ją. No przegrali, ale okazało się, że granie jest warta świeci. Znaczy zwycięstwo burą niewiele dało. No. Zwycięstwo burą niewiele dało. Anglicy stwierdzili, że niespecjalnie warto się o to bić. Ten pomysł przyszedł później. Ta wojna też niesie ze sobą szereg takich ludzi, małą wiedzę mają, znaczy mam małą wiedzę, no nie wiadomo takich rzeczy, ja też wielu rzeczy nie wiem o innych skrawkach świata, innych jakby momentach historii, ale na przykład mundury khaki to zostały wymyślone podczas wojen burskich, ponieważ Anglicy paradowali w tych swoich mundurach z tymi czerwonymi lampasami, które się jeszcze krzyżowały na sercu, a burowie byli dobrymi myśliwymi, także mieli po prostu ich jak na strzelnicy. Więc Anglicy wymyślili takie mundury, których w lesie w gęstym zadrzewieniu nie widać. No mniej jakby chlubnym wynalazkiem Anglików są obozy koncentracyjne, które tam, zwłaszcza podczas II wojny burskiej, były pobudowane dla kobiet i dzieci właśnie burów. To nie Niemcy wpadli na ten pomysł, tylko wcześniej rząd jego królewskiej mości. No i to mnie fascynuje. Poza tym jest to bez wątpienia, proszę ciebie i proszę państwa, byłem tam raz w życiu i to jest to, więc oczywiście z natury rzeczy nie mogłem obejrzeć, bo Republika Południowej Afryki jest ogromna. Więc obejrzałem stosunkowo niewiele, ale to, co obejrzałem, to są najpiękniejsze dla mnie prywatnie miejsca na świecie. To prawda, robią ogromne wrażenie. To miało być takie pytanie na wstępie. Żeby nie było, proszę państwa, ja się przygotowałem do tej rozmowy, ale widzę, że to po prostu wystarczy włączyć i to już jedzie. Kazik,
zanim włączymy telefony, my z kolei, do poznajomości, no, sami Państwo rozumiecie, Michał Pol się do mnie dobił i kazał mi ciebie, Michał Pol, spytać, uważaj, o mecz Legia Dynamo Tbilisi w stanie wojennym. Dawaj. Mecz Legia Dynamo Tbilisi to był pierwszy mecz w Polsce, który odbywał się w stanie wojennym. W stanie wojennym, ja nie jestem do końca pewien, bo czy te takie tradycyjne noworoczne derby Krakowa się nie odbyły, ale chyba nie, bo to za wcześnie by było. Pierwszy mecz, no to tu byliśmy jakby zobligowani terminowymi układami z UEFA. To był mecz w nieistniejącym już Pucharze Zdobywców Pucharów. Pełna nazwa Puchar Zdobywców Pucharów Krajowych, czyli ci, co zdobywali Puchar w kraju, startowali, także tam bardzo czasami dziwne... Dynamo Tbilisi, to od razu przypomnijmy, był klubem, który reprezentował Związek Radziecki, tak, żeby tam nie było, że Gruzję. Tak, jak w pewnym momencie, ale grali tam, cały Dynamo Tbilisi to była reprezentacja Związku Radzieckiego, tak jak on dziś Dynamo Kijów. Dynamo Nie, najpierw w latach 70. to Dynamo Kijów. Dynamo Kijów z Olegiem Błochinem. Dynamo Kijów było tożsame praktycznie z reprezentacją Związku Radzieckiego. Tak później, w 82. Dynamo Tbilisi było tożsame z reprezentacją Związku Radzieckiego. 11 na 11 grało. Mam wątpliwości, ale ty wiesz lepiej. Wierzę ci. Dobrze, już. Dobra, stadion, kontrola dotycząca wejścia na stadion była naprawdę bardzo ostra. Jakieś trzy rzędy milicji, która dokładnie sprawdzała, czy nie wnosi się czegoś podejrzanego i tak dalej. Trybuny otwarte, były posadzone także żołnierze, siedzieli w takich konstrukcjach na kształt krzyża. Na każdej trybunie był taki krzyż zielony i pomiędzy nimi dopiero usadzano kibiców. Tutaj zresztą muszę powiedzieć, że taki starszy kolega nasz, niejaki Fuzja, mimo tych trzech kontroli wniósł pół litra na ten stadion, który żeśmy w jakiejś gromadzie, no bo to młodzi byliśmy. Któreś się rozpili. Ale no, tak, rozpiliśmy to tak. Też, żeby tam nie widzieli. Ale pamiętasz wynik w związku z tym? 0-1. 0-1 pamiętam, w 9 minucie gola strzelił bodajże Sułakwelidze, ale tu się nie dam zarznąć. Pomocnik reprezentacji Związku Radzieckiego. Pytanie inne, w innym miejscu, już nie od Michała było. Czy wymieniłbyś nadal, bo kiedyś się tym popisywałeś, skład reprezentacji z meczu na Wembley? Oczywiście, że tak. No, słuchamy. Tomaszewski, Szymanowski, Bulzacki, ale Gorgoń musiał. To czterech obrońców, bo grali 1-4-3-3. W pomocy Kasperczak, Ćmikiewicz i w środku Dejna, no i Gadocha, Domarski, Lato w ataku. Dziękuję. Nie było żadnych zmian. Znaczy, dziękuję bardzo. Czyli ja mogę angielską reprezentację też wymienić. Proszę bardzo, dajesz. Shilton w bramce, Emlyn Hughes, Norman Hunter, Paul Medley. Oj, brakuje mi czwartego obrońcy. Ale pomoc Tony Curry, Mike Shannon, Colin Bell. I atak Martin Peters, Martin Chivers i Alan Clark. Czyli kogo mi tam brakuje jeszcze? Ja ci nie pomogę. W tej obronie. No nie wiem, może sobie przypomnę jakoś. Słuchaj, nie traćmy czasu. Słuchaj, nie traćmy czasu. Jeszcze jedno głupie pytanie, a później mam pytanie poważne. No i a dlaczego to głupie pytania? To bardzo. Podobno nie ma głupich pytań, tylko są głupie odpowiedzi. A właśnie nie, przepraszam, to dobrze, to najlepsze pytanie, które wszyscy kazali zadać. Jak powstają twoje teksty? No i zobacz, nie będzie mnie bił. Nie, no to tam zaśpiewałem dla żartów w piosence 12 groszy, tam jak ktoś mnie spyta, to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Kiedyś, jak jeszcze sam tekstów nie pisałem, to słuchałem w radiu wywiad z Wojciechem Młynarskim, który mówił, że z tekstami to jest tak, jak z watą cukrową, nie? Że bierzesz taki patyk i tam... I tam nabijesz, tak? I ten patyk to jest jakby pomysł na jakąś myśl, która ma nieść tą piosenkę. No i potem go tym cukrem tak owijasz, żeby było więcej i żeby się wydawało, że nie jest to rzecz, którą można określić jednym zdaniem, tylko tak trochę więcej, tak jak to w wierszu potrzeba. Nie? To jest taka trafna metoda, natomiast ja szczerze mówiąc nie wiem, jak powstają moje teksty. Jakbym wiedział, to bym może napisał podręcznik jakby pomógł komuś, kto ma z tym kłopoty. No miałem taki przypadek z kolegą z zespołu, z którym, równoległego, z którym żeśmy wiele, wiele lat temu jeździli wspólnie na trasy koncertowe i on mnie kiedyś woła, jednym autobusem jeździliśmy i on mnie kiedyś woła: Kazik, chodź, pojedziemy, usiądź tu ze mną, bo ja mam takie pytanie do ciebie. A powiedz, co to za zespół? No. Nie, nie chcę tam... A ja mogę powiedzieć? No to powiedz. Dymono? Tak. No i Andrzej Krzywy, przesympatyczny w ogóle kolega, mówi tak: powiedz mi, jak ty piszesz te teksty? Nie? Mówi, bo... No to ja tak drapię się w głowę, mówię... No wiesz, no biorę kartkę, biorę długopis, siadam... No i piszę, no i tak, nie? A on mówi: wiesz co? Bo ja też biorę kartkę, siadam i kurwa nic, nie? Ale to też nie, to są czasami takie rzeczy, które na przykład cię tam, wiesz, coś cię tam zainspiruje, no to ja zawsze tam podawałem, jak za, nie wiem, czy pierwszej, czy drugiej wojny czeczeńskiej była taka awantura, że Józef Aleksy tam na defiladę zwycięstwa miał pojechać. No tak. Ja pamiętam, że tak szedłem ze sklepu spożywczego, jeszcze wtedy na Niecałej mieszkałem i tak w ten rytm kroków, który robiłem, ja to Łysy jedzie do Moskwy już słyszałem, nie? A jak jest dobry taki pomysł na, nazwijmy to, nie lubię tej nazwy, ale no ale ona jest powszechnie używana, czyli szlagwort dobry, no to już jest prosto. No. To dalej już jakoś idzie. Słuchaj, no dobrze, to włączymy telefony. I ja mam prośbę, bo ja wiem, że wszyscy chcą wyrazić wyrazy uwielbienia dla Kazika. To taki to będzie pewnie Hyde Park, że cię wszyscy będą uwielbiać. Jeśli można, to wyrazy uwielbienia dość tak jakoś w skondensowanej formie, a później jedziemy z pytaniem, dobra? To wtedy nam to trochę pomoże. To w oczekiwaniu na telefon to ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz. Ty występujesz teraz w koszulkach nie z, na przemian, albo z burami, albo z serialem Breaking Bad. Ty mnie oczywiście zaraziłeś serialami. To ja mogę łatwo odpowiedzieć, skąd ja oglądałem seriale, bo już raczej nie oglądam, no ale czasem jeszcze. A ty jak się wkręciłeś? Znaczy ja może sprostuję, ja wchodzę w takich koszulkach, w które się mieszczę w ogóle w które się mieszczę jeszcze. Nie? I akurat przypadek trafił, że to jest kilka koszulek z Wojnami Burskimi, to zresztą sam zaprojektowałem. Znaczy nie zaprojektowałem, tylko dałem pomysł w ogóle, jak ona ma wyglądać. Ona jest dużo prostsza w formie niż ta twoja, bo miało być... Obiecałem ci, że ci taką kupię, no więc już nie marudź. No. No to one poleciłem jako potrójne XL-ki zrobić, no więc w nie wchodzę. Te z Breaking Bad też są w miarę duże i jeszcze chodzę w koszulkach kultu takich z tych tras pomarańczowych, bo Piotrek też, znając moje rozmiary, zawsze taką partię takich super dużych zrobi. Ja chodzę też czasami w koszulce Kultochrona. Tak. Mam jedyną. W Kultochronie byli wszyscy duzi, także tak, leży na tobie.
Ja od razu muszę państwu wyjaśnić, że... Aha, skąd się wzięły... Poczekaj sekundę, ja tylko wyjaśnię, że państwo się nie mogą dodzwonić zapewne, ale to nie dlatego, że coś, że jesteśmy złośliwi, tylko jakiś problem techniczny jest, ale pracujemy nad tym. Słucham ciebie. A jak się wkręciłem w seriale? No wkręciłem się w seriale po pierwsze od razu trafiając na arcydzieło, czyli na Sopranos. I tak ja naprawdę długo sceptycznie podchodziłem do w ogóle, jak można poświęcić tyle czasu w ogóle, żeby obejrzeć, no bo to dajmy na to, trafiasz na coś, co ma 5 sezonów po 12 odcinków, to się robi 60 godzin, nie? Plus minus, nie? I była to dla mnie absolutnie strata czasu. Przekładałem to na filmy kinowe, a to była taka jakby rozrywka drugiego rzędu, po którą ja nawet sięgać nie miałem ochoty. Zresztą te stare seriale, no to też się oglądało w inny sposób, bo... No tak, bo się oglądało w ten sposób, że się oglądało jeden odcinek w tygodniu. Co tydzień się oglądało, tak, nie? I tu nagle jesteś... Ja wtedy akurat... Gazeta Wyborcza zaczęła wydawać Sopranos po 3 odcinki na tydzień, nie? Więc ja jakoś, ale w sklepach już był komplet, nie? Ale mówię, nie, no to tam nie będę dawał, bo wtedy płyty DVD były dosyć drogie. To był taki moment, że pamiętam, że w pewnym momencie film Romeo i Julia, taki z DiCaprio, to doszedł do 160 zł w ogóle za pojedynczą płytę. Potem te ceny zaczęły spadać, no teraz to już w ogóle za grosze to można dostać, ponieważ wszyscy się przerzucili na internet i tak dalej. Oprócz mnie. Oprócz ciebie i oprócz, tu musimy wspomnieć, naszego nieocenionego Edwarda, który też nie przerzucił na Netflixy. Tak. Natomiast usiadłem z ogromnym oczekiwaniem, czekałem tego piątku, bo to się w piątki ukazało, jak się skończył pierwszy sezon. Mówię, nie, i poszedłem do sklepu i kupiłem wszystkie sezony dalej i już obejrzałem tak prawie ciągiem. No i wtedy ta forma filmowa zawładnęła mną, zawalałem noce. A to co oglądasz, powiedz? Znaczy, co z tego, co obejrzałeś oprócz Breaking Bad? No bo rozumiem, że ta deklaracja na koszulce nie jest przypadkowa. Co oprócz Breaking Bad zrobiło na tobie duże wrażenie serialowego? Bardzo dużo. Nie, wiesz, to bym musiał się do tego przygotować. Marcin Meller kiedyś sporządził taką listę 200 najlepszych seriali. Jezu. Ja stwierdziłem, że też to zrobię, ale jednak jeszcze do tego nie usiadłem. Ja mogę podium swoje podać. Oczywiście Breaking Bad na pierwszym miejscu. Na drugim serial The Wire, po polsku przetłumaczony jako Prawo ulicy. I trzecie, uwaga, rumuński serial pod tytułem W cieniu. Jest fenomenalna historia taksówkarza, który taksówkarzem jest tylko za dnia, a z odcinka na odcinek staje się kimś takim na kształt naprawdę ucieleśnienia zła absolutnego. Czyli trochę tak jak Breaking Bad, bo tam się nauczyciel chemii w kogoś pobożny, takiego... Pobożny, grzeczny, porządny nauczyciel chemii. Przepotwarza. Słuchaj, doczekaliśmy się. Ktoś się dodzwonił. No to któż jest tą pierwszą osobą? Dobry wieczór, witajcie. Dobry wieczór. Witam pana Kazimierza, pana Mazurka. Norbert, dzwonię ze Skarżyska. Pierwsze pytanie mam takie do pana Kazimierza. A dokładnie to jest, dlaczego uważasz, że Bogusław Wyparły jest najlepszym bramkarzem, czy tylko tak się zrymowało do tekstu? Bo to jest mój bardzo bliski kolega.
Jest to jeden z dwóch piłkarzy, których znam osobiście i bardzo go lubię. I drugim jest Marek Saganowski. I dlatego poza tym był Bogusław Wyparło. Jest, bo żyje, a był, bo już już karierę swoją zakończył. Był najmłodszym bramkarzem, który zadebiutował w polskiej lidze pierwszej, mając niespełna 16 lat. Więc chociaż chwała mu za to. I to dlatego. Dzięki serdeczne. Słuchaj, to ja może tym razem, jeśli pozwolisz, nie o sporcie, bo parę pytań było o politykę. Jesteś jednym z niewielu artystów, który się ciągle o politykę pyta, bo też i ty o polityce mówisz dość często. To się zaczęło, Bóg jeden raczej wiedzieć od czego, ale wiem, że był twój flirt z UPR-em, który skwitowałeś sformułowaniem "przeszło mi". W 2007 roku jakoś powiedziałeś raz, że głosujesz na Platformę, co się później odbiło wielkim echem. Kazik popiera Platformę, naprzód, jedziemy z PiS-em. I ta twoja przygoda z takimi deklaracjami jednoznacznymi chyba skończyła się, przynajmniej jak na razie, w 2013, kiedy wyszło Prosto, gdzie twoja deklaracja była dość jednoznaczna: nie należy do mafii, nie należy do sekty. Ja idę prosto. Czy ty się nadal polityką pasjonujesz i żyjesz? Nie pasjonuję się polityką i nie żyję. Zresztą popełniłem taką piosenkę: polityk zawsze będzie moim wrogiem. To bardziej chodzi o taką konstrukcję osoby, a raczej zajęcia, którym ktoś się para. Nie? Mhm. Ja uważam, że nawet najbardziej prawa i najbardziej prawa osoba, która, jeżeli się znajdzie w tym całym środowisku, które było nie było, polega na szeregu uzyskiwania różnych celów, korzyści. Ja nie mówię o korzyściach materialnych, tylko o takich taktyczno-strategicznych, rzekłbym to. Musi się w tym wszystkim upaprać. Ja jestem bardzo krytycznie nastawiony wobec władzy, którą mamy teraz, ale również krytycznie krytyczne podejście mam do opozycji. To jest po prostu jakaś dla mnie niepojęta, tak tacy sprawni inaczej w ogóle, jakby trochę toczą spory ze sobą. Ja nie będę z tobą polemizował, natomiast... ale nie masz poczucia, poczekaj chwileczkę, że ty tak krytycznie oceniając polityków nie zauważasz, że w ogóle, przepraszam, ale dorosłość polega na dokonywaniu przeróżnych wyborów i chodzeniu na rozmaite kompromisy, że podobne decyzje, które mogą kogoś dotknąć, uderzyć w kogoś, podejmują, nie wiem, biznesmeni na przykład. Podejmują na przykład nazwijmy to liderzy zespołów. Nie? Na przykład taki Kazik. Wiesz, ja się domyślam, że może temu towarzyszyć ogromny stres i łatwość wpadania w różne sytuacje konfliktowe. Ja mam teraz taką sytuację w ogóle troszeczkę, nie troszeczkę, mocno nieprzyjemną. Otóż w moim zespole, tym takim najważniejszym, czyli w kulcie, doszło do przetasowań personalnych. I to nie było tak, że ja kogoś wyrzuciłem z zespołu, czy coś takiego się stało. Nie. Natomiast nasze relacje stały się no niech będzie, takie bardzo, rzekłbym,
wrogie nawet. Ale relacje z Januszem, czy... Nie, nie chcę tutaj, wiesz... Dobra, okej. Okay. Nie chcę tutaj rzucać... No nie, no bo... Czego ja bym w ogóle nie dopuścił do swojej głowy wcześniej. Naprawdę utrzymanie w porządku 20-25 ludzi to jest spory wysiłek. Ja mam menadżera, któremu ufam bezgranicznie i który mi w tym niezwykle pomaga, a czasem ja jemu pomagam i dlatego ta nasza aktywność sceniczna i ja tu nie mówię tylko o takiej atrakcyjności koncertowej i tak dalej, ale to, że tam potrafimy przez tyle lat jakby tą firmę, tą instytucję jakby prowadzić, podczas gdy bardzo wielu wykonawców było dużo wyżej od nas, a teraz nikt o nich specjalnie nie słyszy już od dawna, to też jest zasługa jakiegoś tam, jakiejś takiej mikropolityki, więc zdaję sobie sprawę, że prowadzenie takiej aktywności z udziałem tysięcy czy setek tysięcy ludzi może być trudniejsze. Tym bardziej stresujące niż tylko 20 paru osób, bo to zespół. No może niektórzy są tak twardzi, że ich to nie stresuje, ale przypuszczam, że mało jest takich. Okay. Mało jest takich. Natomiast no... Tylko, że my piękne piosenki robimy przy okazji, a tutaj jakaś ruchawka i napierdalanka bezustanna. Poza tym też pięknie wyglądasz. Posłuchajmy pytania naszego słuchacza, albo słuchaczki oczywiście, bo ja jak zawsze bardzo zachęcam panie do dzwonienia. Dobry wieczór. Wow! Tak, z tej strony Olga z Krakowa. Ja chciałam tylko pozdrowić pana Kazimierza, ponieważ mój tato od zawsze był wielkim fanem pana i pamiętam, jak odwoził mnie do szkoły, do podstawówki i zawsze wyciszał w radio przekleństwa, które pan wyśpiewał, żebym się nie demoralizowała. I dzwonię z dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie to... O piosenkę Anarchia w WC, czy to było inspirowane jakimiś własnymi przeżyciami? A drugie, a propos znajomości z Syntetikiem, czy mógłby pan opowiedzieć, jak to się stało, że pan z nim współpracował? Ja muszę powiedzieć, że ja mam dosyć spory niedosłuch. Tutaj nie widać może, ale jestem zaopatrzony w aparaty perkusyjne. Aparaty słuchowe, nie perkusyjne. Prosiłbym, jakbyś powtórzyć. Nie, bo ja też nie... Ja usłyszałem tylko pierwsze pytanie. Czy pani jest jeszcze z nami? Tak, jestem. Czy mogłaby pani powtórzyć? Bo ja też przyznam szczerze, że mam tutaj... Tak, pewien kłopot. Jak pani była łaskawa powtórzyć pytanie, bo pierwsze pytanie dotyczyło utworu Anarchia w WC. Tak. Tak, to było pierwsze pytanie, a drugie pytanie było a propos znajomości z Syntetikiem i nagrywania z nim piosenek. Z Syntetikiem, ja wiem, wiem. Tak. Tak. Okej, okay, dobra. Dziękujemy serdecznie. Anarchia w WC, tytuł się wziął od wyskrobanego w toalecie w liceum Mikołaja Reja w Warszawie na Królewskiej, przez nieżyjącego już Roberta Brylewskiego, z którym siedziałem w jednej ławce na łacinie, aczkolwiek do klas chodziliśmy innych, ale łacinami miała zbiórkę ze wszystkich czterech klas. On chodził do chemiczno-biologicznej z francuskim, ja z angielskim. No oczywiście ja jeszcze w liceum papierosów nie paliłem, więc rzadko odwiedzałem toaletę, ale tam oczywiście się zbierały w damskiej dziewczyny, w męskiej chłopaki i Robert tam wyskrobał właśnie Anarchia w WC, to były czasy Sex Pistols, czyli Anarchy in the UK było, on Anarchia w WC i to by się taki szlagwort zrobił w ogóle fajny, że można z tego i tak napisałem. Zresztą
teraz się pojawiło, na przykład piosenka Zabiłem kolegę na poligonie, czy taka piosenka Wojny, która jest o dziwo niezwykle aktualna. Ja ze zgrozą w ogóle, tak jak liczę, to ja je pisałem, jak miałem 15 czy 16 lat w ogóle, na lekcji historii czy innej fizyki jakiejś. I tak dalej. Natomiast współpraca z syntetykiem, do mnie trafiły, ja już nie pamiętam przez kogo, do mnie trafiły kasety z jego nagraniami. Jest to no naprawdę rzecz absolutnie niepowtarzalna, bo tego tam się nie da opowiedzieć, to można z grubsza opowiedzieć kogoś, kto tam o muzyce, chociaż też to mówić o muzyce to jest tak jak ktoś tak powiedział, to jest tak jak tańczyć o architekturze, nie? Trudno. No ale generalnie takie proste. Natomiast syntetyk był coś, czego w ogóle słowo nie ogarniało. Ja go znałem, poznałem pod pseudonimem Człowiek Widmo. I w momencie, kiedy się dowiedziałem, że on nagrywa płytę, bo on ze Śląska pochodzi, i gdy mnie poprosił, czy ja bym wystąpił na tej płycie, nawet się minuty nie zastanawiałem, mimo że to tam było zaraz po koncercie El Dupy, jeszcze w tym mega klubie starym. I natychmiast po koncercie pojechaliśmy do studia, no i tak się słowo stało ciałem. Co, czy ty byłbyś w stanie policzyć, w ilu zespołach gościnnie występowałeś, albo składach, bo to byłbym w stanie, ale to by trochę potrwało, bo bym musiał tam na palce. A pamiętasz do dzisiaj? Co? Pamiętasz te wszystkie? No tak jakbym zaczął, no to pewnie tak. No. No bo to tak, to abstrahując od tego, a właśnie teraz jest nowy projekt, nazywa się Kazik, o czym mnie poinformował Piotr, twój menadżer, Piotr Wieteska, to ja o tym nie wiedziałem. Nie no, projekt Kazik to już był... To był dawno temu, ale teraz są nowe takie rzeczy. No tak, ale teraz... To przy okazji tej płyty Zaraza, którą żeśmy, jak tylko pandemia się zaczęła, zaczęliśmy nagrywać. No i stwierdziliśmy, że przy okazji można... To reanimować Kazika? Tak, mniej więcej. Ale to nie mylić z Kazikiem na żywo. Nie mylić z Kazikiem na żywo, aczkolwiek dwie piosenki tam się powtarzają. Natomiast głównie chodzi o to, że przypomnieć jakieś takie rzeczy, których ja tam, które ja tak na żywo rzadko grałem, z racji tego, że one nie były robione z myślą o żywych instrumentach, tylko tamte automatyczne historie. Podobny pomysł jakby towarzyszył mojej kolaboracji, towarzyszy z zespołem poznańskim Proforma, ale teraz jest trudno się w ogóle z nimi... No wiadomo, ja jestem jeden z Warszawy, oni są wszyscy z Poznania, no i tak pandemia nam wszystko załatwiła i właściwie my współpracujemy już dobrych parę lat, a nagraliśmy jedną taką autorską tylko piosenkę, gdzie był nasz własny tekst i nasza własna muzyka, bo pierwsza płyta to jest koncert z różnymi moimi tam wykonaniami, czy piosenek moich, czy piosenek mojego taty, a drugi to jest do tekstów mojego taty, znaczy już nasza muzyka, ale takiej, żebym ja napisał teksty, to jeszcze nie ma. Jesteśmy w trakcie jesienią zaczęliśmy to robić, ale znowu, prawda, no teraz wojna wybuchła. Ale jesteśmy w trakcie czego? Chcesz zrobić, nagrać z nim komponowania programu, tworzenia programu. Okej. Okay. Robienia piosenek. Mamy telefon, słuchamy. Dobry wieczór. Mam na imię Karol, jestem z Warszawy i mam dwa pytania. Takie pierwsze może trochę krytyczne, a drugie będzie delikatne. Pierwsze to jest takie, że ja miałem 18 marca urodziny, 36. I właśnie byłem na koncercie Kultu Akustik w Stodole. To był jeden z moich lepszych urodzin, dziękuję bardzo. I pytanie moje jest takie, że zauważyłem, że Kazik przez
większość swojej kariery i w ogóle tego, co opowiada o sobie, czy to w tekstach, czy w felietonach, zauważyłem, że ma skomplikowaną dosyć drogę religijną. A to, co zauważyłem na tekstach, czy też piosenkach w czasie tego koncertu, to większość tekstów było antyreligijnych i antyklerykalnych. Czy to był jakiś, czy to jest jakaś wypadkowa aktualnego stanu jego rozeznania duchowego, czy jakiś przypadek? A drugie pytanie? A drugie pytanie jest odnośnie konkretnie piosenki Piotr Pielgrzym, gdzie Kazik powiedział, że ona dotyczy konkretnego wydarzenia, które się zdarzyło ileś lat temu, nie pamiętam, w okolicach Kielc, Kielecczyźnie. Czy jakbym mógł jakoś się dowiedzieć dokładnie, co to za wydarzenie i coś więcej na ten temat się dowiedzieć z internetu? Dzięki serdeczne. Poczekaj, zacznijmy od drugiego. Zacznijmy od drugiego. Nie, to jest sytuacja całkowicie wymyślona. Ja tak zmieniam czasem wersję. To jest piosenka, której kompozytorem jest Piotr Morawiec. Musimy go jakoś pozdrowić. Tak. No i tak mi przyszło do głowy, że po prostu od razu mi się ułożyła jakaś taka historia, że jakiś ksiądz tam na głębokiej prowincji zamordował dziewczynę i ją zakopał. No i brawo, brawo, naprawdę. Dziękuję. Ale nie ma w tym krzty prawdy. Tutaj bardzo ważną jakby historią była taka muzyka, która w ogóle generowała taką opowieść w ogóle bardziej ze strony tej dziewczyny, która z taką dużą dozą lekkomyślności właściwie, można powiedzieć, sprowokowała to całe wydarzenie. Nie? I tak, ale dobrze, do tekstu rozumiem, my się nie przywiązywać, bo to jest opowieść tak całkowicie zmyślona, ale pytanie o religię było dość ważne. Znaczy, ja w ogóle uważam, i to już parę razy o tym z tobą rozmawiałem też w trakcie wywiadów, że jesteś chyba najbardziej zainteresowanym religią polskim, twórcą muzyki popularnej. Te tematy ciągle się pojawiają u ciebie, czasami bardzo wprost, czasami mniej dosłownie, ale one ciągle krążą i no właśnie, ostatnio jesteś, czy słuchacz ma rację, że jesteś teraz w fazie antyklerykalnej? No w fazie antyklerykalnej to jestem już od dawien dawna. Inna sprawa, czy jakie są moje relacje z Bogiem, jeżeli on istnieje albo nie istnieje. Ja uważam, że należy tutaj się spieram zawsze z menadżerem moim, który uważa zupełnie inaczej, że należy odróżnić i wyraźnie oddzielić wiedzę od wiary. Otóż ja nie mam takiej wiedzy, żeby stwierdzić, czy Bóg jest, czy go nie ma. Natomiast nie wierzę. Nie wierzę, aczkolwiek zdaję sobie sprawę i znam wielu ludzi, którym wiara jest niezwykle pomocna. I wiem, że opierając się na takich rzeczach, które są chybotliwe, które nie są pewne, można z takiego stanu samozadowolenia i szczęścia bardzo szybko przejść na drugą stronę. Nie? Istnienie czegoś takiego jak wiara jest bardzo silną opoką i wtedy wiara jest, zespół Raz, Dwa, Trzy śpiewał, że nie wiara jest łatwa. Nie, wiara jest łatwa. To jest twój spór ze mną, który odbywamy za każdym razem, teraz więc go nie odbywajmy, ale pozwól, że ja sobie, bo ja ci wyrecytuję twoje własne teksty, jeśli możesz. No najpierw z wywiadu, którego mi udzieliłeś, opowiadając o swoim odejściu od religii, powiedziałeś tak: skupiłem się na mikrokosmosie, na dbaniu o swoją rodzinę, trochę buńczucznie stwierdziłem, że nie potrzebuję niczyjej pomocy.
A teraz? Pytałem po wydaniu płyty Prosto, a ty mówisz, a teraz znów potrzebuję. I to było po płycie Prosto, chyba Prosto, tak, gdzie słucham, słyszymy, że pójdę drogą przez ciebie wskazaną, bo twoje słowo jest prawdą. Proponuje mi niebo w zamian za setki dobrych dni. Propozycja ta warta jest rozważenia ze wszechmiar. Czasem tylko mam wrażenie, że spory to ciężar. Kaziku, to są jednoznacznie bardzo religijne teksty człowieka, który no... Który chce uwierzyć, ale różne rzeczy mu tu przeszkadzają. To najpiękniej to określił taki zespół Kaliber 44 i nieżyjący już Magik od wielu lat, który dużo sprawniej i krócej ode mnie to określił. Bądź, a klęknę. Kiedy dorośnie, będzie tym, który odmieni nasze dni. Nadzieję ludziom da, panować będzie po wszechczas. To o tym synu Marii, który śpiewa. Tak, to jest historia nawrócenia, ale niekoniecznie moja. No to jest, to może być, wiesz, historia świętego Pawła, który, prawda, tam najpierw ścigał tych chrześcijan i tam im uprzykrzał życie. Ale posłańcy traktem przyjechali, dostał olśnienia i stał się taką, no, to mnie popraw, jeżeli się najbardziej donośną tubą Nowego Testamentu. Bardziej donośna tuba Nowego Testamentu. Niech i tak, mam wrażenie, że najbardziej donośną tubą Nowego Testamentu był Jezus Chrystus. Tak, ale on sam nie pisał. No. Znaczy, dobrze. Nie będę z tobą wchodził w rozważania biblijne. Nie pisał. No bo nie pisał. No. Dobrze, ale spokojnie. Nie polemizuję z tobą. Przecież grzecznie się zgadzam na wszystkie... na wszystko, co wygadujesz. Natomiast pytanie jest zupełnie serio, bo ty miałeś ze sobą bliskie związki ze Świadkami Jehowy. No i powiedzieć wyraźnie, to już zamknięty rozdział. Ale co powinienem... Że... Powiedziałeś to w wywiadzie, że to już zamknięty rozdział, prawda? To był dawny czas. Znaczy, bardzo ich szanuję. To, że nie idą na kompromis z tronem, bardzo mi się podoba. To, że idą do więzienia, a nie biorą szabli w dłoń i nie idą nawet jako tacy, jak oni się nazywali, tacy, co szli na front, ale bez broni. Taki film Mel Gibson zrobił ostatnio. Bez... Nie mówisz o cywilistach, tylko nie. Nie. Tacy, którzy... To był film o takim chłopaku, który wynosił rannych z pola. A to Mel Gibson zrobił, czy...? Reżyserował. Okej, ja wiem, o kim mówisz, ale no. To... Natomiast ja, no, nasze drogi się rozeszły dawno, ponieważ myśmy z Piotrkiem i z Jackiem bardzo długo jakby studiowali Pismo Święte. Chodziłem na zebrania, chodziłem na co roku przez parę lat na pamiątkę. Służyłem, tylko taki patrzyłem, jak to jest głosić od drzwi do drzwi, tak, bo sam nie miałem kompetencji jeszcze ku temu. I co było takim powodem, że jednak nie, może trochę taka samolubność, samouwielbienie, no ale w końcu, jeśli Bóg ci da jakiś talent, to korzystaj z niego. Ja przynajmniej zacząłem odczuwać takie delikatne sugestie, żebym sobie dał spokój z tą muzyką, nie? Ponieważ jak się ma wolny czas, oczywiście trzeba pracować, utrzymywać się i tak dalej,
Ale wolny czas to nie jakieś próby i tam robienie jakichś tam piosenek, tylko raczej głoszenie chwały Jehowy i słowa Bożego, nie? Pech był taki, że ja uprawiałem tą muzykę wtedy amatorską, bo oczywiście mamy całe spektrum artystów, którzy się... którzy są zawodowcami i świadkami Jehowy, tak? Tak. Poczynając od największych typu Michael Jackson w ogóle i cała rodzina. Prince podobno, to taka anegdotka, z ochroniarzami głosił. I zarówno Michael Jackson, jak i Prince, to oni mieli bardzo skomplikowane, zdaje się, życie religijne, ale ja nie jestem kompetentny w tej sprawie, więc... To też nie są moi faworyci. Ja nie powtarzam pewne klisze i schematy. Muzycznie też jakby to nie jest moja bajka, ale porozmawiaj z Hirkiem Wroną. Jasne. Na przykład. Ludzie nas zabiją, bo jest, zdaje się, telefon, który przetrzymuje długo, żebyś skończył ten wątek. Ja przepraszam w takim razie. I któż to tam z nami jeszcze jest, mam nadzieję? Witam, Miłosz z tej strony, z Trondheim. Dzień dobry, panie Miłoszu. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Wieloletni fan Kazika od wielu lat. Tak się na początek pochwalę, że podczas naszej, mojej i małżonki podróży pośródnej, żeśmy zaliczyli dwa koncerty pod rząd. A teraz pytanie będzie. Pytanie będzie jedno muzyczne, a drugie będzie około sportowe. Muzyczne, czy nie pokazik awersji do koncertów w Norwegii po ostatnich wypadkach w Oslo, bo tam się to dosyć mocno zaczęło, przygoda z Norwegią. A drugie, sportowe, bokserskie powiedzmy, czy dalej się Kazik interesuje tak wagą ciężką i czy widzi jakiegoś godnego oponenta dla Tysona Fury? Dzięki serdeczne. To po kolei Norwegia i waga ciężka. No to zacznijmy od drugiego, jak zwykle. No ja się bardzo cieszę, że w końcu się ktoś taki jak Tyson Fury pojawił, ponieważ znowu mamy pełnokrwistą postać, która jest naprawdę, posiada i charyzmę, i jest atrakcyjna jako człowiek. I ja mu kibicuję i w ogóle z kimkolwiek on by nie walczył, to ponieważ przez długi czas mieliśmy taką smutę, to teraz głupio zabrzmi, ale smutę w wykonaniu braci Kliczków, którzy po prostu byli nieporównywalni do nikogo i właściwie każdy wynik walki jednego czy drugiego z nich był przewidywalny, chyba że zdarzyło się coś tam zupełnie niespodziewanego. Także ostatnim takim czempionem no to był dla mnie Lennox Lewis. Długa przerwa z taką aż do bólu nudną dominacją Kliczków. No i teraz Tyson Fury. No a pierwsze co to było? To był początek trasy pomarańczowej. Straszliwa kontuzja w ogóle na łódce, gdzie nas chcieli dla nas jak najlepiej, czyli żebyśmy coś w tym Oslo zobaczyli. Fatalna wywrotka w stormowej pogodzie. Tam jeszcze potem wieczorem wszystkich wyrzucili z hotelu, ponieważ pożar wybuchł w hotelu, nie? Czyli w ogóle w ciągu tego dnia wydarzyło się sporo rzeczy. Ale ten pożar miał też i trochę dobre strony, bo nie musiałem się wgłębiać w opowieściach o kontuzji na łódce, ponieważ pożar zajął jakby główny temat rozmów. Ale trasa, która zaczęła się pechowo, skończyła się fajnie. I właściwie na cud zakrawa, bo my musimy, teraz muszę wam, państwu powiedzieć, że właściwie od 2 lat to my tak działamy na zasadzie, że ja to jestem pewien, że
jakiś koncert się odbędzie dopiero jak stawiam nogę, nogę na scenie, ponieważ cały czas... No tak, one są co chwilę odwoływane, przenoszone. Coś może się wydarzyć. Ja byłem do tego, świadkiem czegoś niezwykłej rzeczy teraz ostatnio. Były wolne miejsca na sali. Już nikt nie wie, kiedy będzie Kult grał, że ludzie się nie połapali. Tak, ludzie na ostatnią chwilę kupują bilety, także te terminy są cały czas jakby przekładane, przestawiane i tak dalej, i tak dalej. Do tego przez parę dłuższych dni towarzyszyła mi naprawdę taka głęboka myśl, czy w ogóle jest stosowne teraz grać koncerty w ogóle. Teraz w czasie wojny. Ale z drugiej strony usprawiedliwiam sam siebie jakoś i przed sobą, i przed wami, i przed tobą. Że jest to jednak było, nie było. Praca moja i kolegów, i jednak ludzie, takie mam wrażenie, chcą na chwilę zapomnieć o tym, co... Choć nawet na koncertach się do końca nie da, bo też się nie da, po prostu... Kończycie pieśnią właśnie Wojna, tym twoim prastarym, rzeczywiście prehistorycznym, licealnym tekstem, który się pojawia w takiej scenarii z filmami z Ukrainy. To zresztą robi to wstrząsające wrażenie teraz. No dobrze, Kaziku, skoro wywołałeś temat tej wojny, to wiem, że skądinąd kiedyś się interesowałeś historią i wojnami również, o to jeszcze cię pewnie spytam, ale to, co się dzieje na Ukrainie, czy ty tym żyjesz tak samo jak wielu, czy też starasz się uciekać od tego? Bo na przykład, skądinąd nasz wspólny znajomy, niejaki Zacier, mówi, że on ucieka jak może, bo inaczej by zwariował. Nie da się uciekać. Znaczy, można deklarować chęć ucieczki, ale jak tu gdziekolwiek można się skryć, kiedy to się dzieje tak blisko i dotyczy po prostu czegoś, co wydawałoby nam się, obaj urodziliśmy się w takich czasach, że właściwie czegoś podobnego najbliżej w Jugosławii było, nie? Ale to już kawałek i była to taka, ja tutaj jakby nie bagatelizuję takiej historii, ale jednak rzecz taka, bardziej regionalna taka w ogóle. Nie? I tutaj mamy do czynienia z taką klasyczną wojną, że jedno państwo najeżdża na drugie, prawda? No tego tam nie było, tam był rozpad. Tam był rozpad większego organizmu państwowego. Tutaj mamy agresję. Bandyty międzynarodowego w ogóle, który na Instagramie nie patyczkuje się z nim. Który jeszcze rok temu, albo nawet niecały rok temu, był absolutnie akceptowany i szanowany na salonach w ogóle Europy i świata. Ja pamiętam, jak on został premierem po raz pierwszy. Tam była już taka... Premierem czy prezydentem? Premierem. Premierem był raz. A to był taki czas, że była taka już końcowy element tego burdelu i ruchawki u Jelcyna, kiedy premierzy się zmieniali raz na 6 miesięcy. Premierem był 2 razy, przepraszam. I przychodził kolejny jeden i wylatywał po 6 miesiącach i nagle przyszedł taki Władimir Putin, chudy w ogóle, który i ja byłem wtedy tak samo przekonany, że jego dni to jest te pół roku i przyjdzie, następny. Bo ja oczywiście zapomniałem przez chwilę, przecież on był premierem później, wtedy, kiedy prezydentem był Miedwiediew. Raz w 2000 roku, jak zostawał następcą Jelcyna. Ale to inna sprawa. Mamy telefon, to odbierz może telefon, a później jeszcze. Halo, halo? Witam serdecznie, Kamil z Oslo z tej strony.
Mam dwa pytania. Na pierwsze moglibyście panowie oboje mi odpowiedzieć, natomiast no, chciałbym najpierw, żeby Kazik odpowiedział. Otóż tak, Kazik, gdybyś miał taką możliwość zadać sobie pytanie sobie sprzed 30 lat, gdybyś mógł do siebie zadzwonić, to co byś sobie powiedział? Jakich rad byś sobie udzielił? Ale do siebie teraz 59-letniego? Tak. Ty z aktualnego wieku dzwonisz do siebie sprzed 30 lat. A, taka historia. Wiesz co, to jest... Tak, jeszcze zanim odpowiesz, to jest pierwsze pytanie i również chciałbym, żeby pan Robert na nie odpowiedział. I może przy okazji od razu drugie pytanie. Mhm. Który tekst, twoim zdaniem, Kazik, twojej piosenki jest najbardziej aktualny, jeśli chodzi o to, co się dzieje aktualnie na świecie? Który najbardziej oddaje sytuację na świecie? Dzięki serdeczne. No to co ja bym, o co mógłbym się zapytać siebie jako 59-latka, mając lat minus... No tak. Odwrotnie. 59-latek dzwoni do 29-latka, rozumiesz? Do kogoś młodszego. Tak, że odwrotnie. Nie, ty stary, dzwonisz do siebie młodego i o co chciałbyś go spytać, co mu może przepowiedzieć. Ja to tak zrozumiałem, ale jeśli ja, okazało się, że ja... No nie, no, tak to rozłączenie było. Nastąpiło, tak? Nastąpiło rozłączenie, ale ja tak, jestem przekonany, że ja akurat tutaj dość dobrze to zapamiętam. Kazimierzu, dobrze, to ja to tak spytam. Co byś sobie młodemu powiedział? Ja od razu mówię, że nie będę na to pytanie odpowiadał, ale nie dlatego, że się jakoś wstydzę czy krępuję, ale po pierwsze nie mam nic do powiedzenia, bo jestem za głupi, a po drugie to nie jest ze mną program. To był 92 rok. O nic się mnie zapytał, bo wtedy to było takie działanie w ogóle intuicyjne. Ja właściwie nie wiedziałem, co ja będę jeszcze w życiu robił. A co byś sobie powiedział? Jakąś sobie byś radę dał może? W 92 roku jaką radę? Nie, sobie no, z dzisiejszej perspektywy. Może popełniłeś jakiś błąd, którego chciałbyś się ustrzec? Generalnie popełniłem dużo takich małych błędów, ale jakiegoś dużego nie. To żeby się zawsze kierować jakby taką... słuchać oczywiście mądrzejszych od siebie, ale syntetyzować jakoś tam to wszystko, co oni mówią, a poza tym w wieku lat 29 i do dzisiaj też nie wiem, ja wiesz, kiedyś jak się, ja mam straszne problemy z takim przebiciem się przez formę, pod którą widać, czy ktoś jest głupi, czy mądry, nie? Znaczy są oczywiście osoby, które, u których to widać na pierwszy rzut oka, ale one albo w ogóle do mojej bajki w ogóle się tam nawet nie zbliżają, albo jest to... zupełnie prosty, jakby w jakieś tam interakcje nie usiłuję z nimi wchodzić. Natomiast dużo jest takich ludzi, którzy u których ja potrzebuję naprawdę dużo czasu, żeby zobaczyć. Ale to nie tylko chodzi o głupotę i mądrość, ale też i o dobroć, szlachetność, bądź jej brak i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także... A w wieku 29 lat to jeszcze mniej tego miałem. To w ogóle to... A drugie pytanie było, bardzo sam jestem ciekaw odpowiedzi twojej na to, czy który z twoich tekstów najlepiej opisuje teraz tę rzeczywistość? Znaczy, ja mam taką piosenkę, której nikt w zespole nie lubi. I w ogóle jak mówisz, że będziemy ją grali, a ona fajnie wychodzi na koncertach, przynajmniej dla mnie, akustycznych, to jest taka piosenka, która się nazywa Park 23. I ona jest też o takim, o całym zestawie, wiesz, jest i o Bogu, i o wierze, i o religii,
i o tym... Tak, jest jedna z tych piosenek, gdzie nie wiadomo, o co chodzi. Tak. Nie, o dużo rzeczy chodzi i mogłaby być trochę dłuższa. I to jest mój... Tak jak wielokrotnie mnie pytano, czy tam, a który tekst tam, to ja mówiłem, że nie, że ja tam tego tyle natrzepałem ostatnio, że nie jestem w stanie powiedzieć, ale ta na mnie samym robi duże wrażenie. No i no jeszcze parę innych, ale to tak, wiesz, no, trudno. Ta jedna to wiem, bo czuję ją fizycznie w ogóle. To jest też taki stan, że czasami coś śpiewasz i czujesz, że to jest na tyle dobre, że reaguje ci cała fizyczność, czyli jest ta gęsia skórka, stoją włosy w ogóle i takich tego. Na dole we wsi, gdzie wczoraj był ogień domowy, gdzieś tylko zgliszcza. Historię swoją opłatę uiszcza. Na dole we wsi, gdzie ludzie mieszkali. O niszczeniu, wiesz. Dziś tylko ogień się pali. Obiektów kultu. Szeroko pojętego, nie tego naszego małego zespołowego. No to jest... Nie, ja nie będę cytował całego tekstu. Jak ktoś chce, to może sobie go wygooglać. To jest akurat piosenka z takiej jednej z naszych słabszych płyt, Poligono Industrial, ale ona... Ona nam nie robi cały czas. Mamy kolejny telefon, słucham. Tak. Halo, halo? Tak, słuchamy. Dobry wieczór, panowie. Witam pana redaktora, witam Kazimierza, Marcin z Rzeszowa. Jakby też wierny fan. Pytanie takie, formuła programu to jest Hyde Park. Ja bym tutaj chciał troszkę nawiązać do tej formuły i wrzucić kamyczek troszkę w kierunku pana Kazika. Panie Kazimierzu, mianowicie chodzi mi o coś takiego jak alkohol i koncerty. Mianowicie chcę być dobrze zrozumiany. Alkohol kultu to nie jest, wiadomo, opera ani teatr. Natomiast chciałbym zapytać szczegółowo o wydarzenia z listopada w Trasy Pomarańczowej z Rzeszowa. I takie mam pytanie, czy nie wypadałoby w jakiś sposób przeprosić fanów za to, co się wydarzyło przez pierwsze półtorej godziny, bo generalnie potem wiadomo, już się wszystko rozkręciło fajnie i było ok. Natomiast no tutaj powiem szczerze, ja i tutaj z dużą częścią wiernych fanów, którzy od kilkudziesięciu lat już chodzimy na koncerty kultu, no byliśmy mocno zniesmaczeni. To jednakowoż chciałbym też nadmienić, że widzimy się 22 na Kaziku w Rzeszowie, to tak, żeby nieco ocieplić atmosferę. Dobra, Kaziku, coś narobił w Rzeszowie. Wcale się nie dziwię, że byliście zniesmaczeni. Zachowałem się po prostu jako ostatni alkoholik i czyżbyś był w stanie wskazującym na spożycie? Byłem w stanie wskazującym na spożycie. Nie będę się tu usprawiedliwiał. Dzień wcześniej graliśmy koncert w Katowicach, gdzie przyszedł cały tłum gości do mnie po tym koncercie w Katowicach. No i... A potem jechaliśmy do Rzeszowa. No i tak, wystąpiłem, byłem pijany na scenie. I nie mam właściwie nic na swoje usprawiedliwienie. No co tu, co prawda Ozzy Osbourne właśnie ze wspomnianej już grupy Black Sabbath powiedział kiedyś, że rock and roll to jest jedyne zajęcie, gdzie możesz przyjść pijany do pracy i wszyscy się cieszą. Ale to jest nieprawda. Ty nawet zresztą wprowadzałeś bardzo rygorystyczne sposoby na walkę z nadużywaniem, łącznie z alkomatami przecież. Tak. Nie poskutkował on w tym, że sobie pozostaje mi, no masz 100% rację, pozostaje mi tu
tylko gorąco przeprosić. No dobrze, przeprosiny były. Słuchaj, ja cię znam od dawna i jakoś mam wrażenie, że o twoim piciu to się więcej mówi niż to samo jest. No, znam cię trochę jakoś, nie widzę cię zezłomowanego nieustannie. By powiedzieć, że raczej niebywale rzadko. No ale rzadko, ale już jak to się mówi? Nie ilość, a jakość. O, właśnie. No dobrze, Kazik, ja nie powinienem tykać alkoholu właściwie, ponieważ ja nie potrafię... Czy ja cię mogę skompromitować gorszą opowieścią niż to, że pijesz? Nie, powiedzieć, ale co ja nie potrafię zachować umiaru. Przepraszam, ale to... Ty jakoś postanowiłem dobić, no bo to już... Znaczy, nie, nieprawda, że nie potrafisz zachować umiaru. To jest akurat nieprawda, bo ja cię wielokrotnie widziałem pijącego z umiarem. No wielokrotnie, no naprawdę, Kazik. No, mam ci przypominać, kiedy ostatni raz piliśmy i byłeś bardzo grzeczny i kulturalny. Natomiast ty pijesz rzeczywiście wyjątkowo podłe alkohole. Jakaś żołądkowa, gorzka, jakieś takie podłe, jakieś najpodlejsze wódki smakowe. No. Kazik, bój się Boga. No z gruntu rzeczy alkohol w ogóle żaden nie smakuje. Nie, jak czytam twoje recenzje dotyczące różnego rodzaju win, czy jak na przykład z moją żoną rozmawiacie o winach, czy z kimkolwiek, to ja w ogóle nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, o czym wy... Ale ty mógłbyś pić normalną whisky albo coś takiego, no już nawet czystą wódkę, ale ty pijesz jakieś zupełnie... whisky jest za mocne już. To sobie rozcieńczaj wodą. No nie, no jest akurat chcesz, taki napój, który ma te 30%. Też tylko powiem, to Averpa piłeś brandy? Ich nie? Nie przypominam sobie. Dobrze, o alkoholu już będzie, więcej nie będzie. Przepraszam bardzo, ale to już, no skoro jesteśmy przy używkach, z innymi niekonwencjonalnymi używkami eksperymentowałeś? Tak. Mocno? Co to znaczy mocno? Znaczy, eksperymentowałem. Niespecjalnie lubię i służy mi marihuana. To z powodów takich, że u mnie jest... Na dwoje babka wróżyła. Mogę albo w dobry nastrój wpaść, albo w bardzo zły. Szczególnie jak jestem gdzieś daleko od bezpiecznego miejsca. Nie? Kiedyś w Holandii byliśmy z kolegami, mieszkaliśmy w Hadze, ale pojechaliśmy do Amsterdamu, do tak zwanego coffee shopu. I tam sprzedawca wybrał nam różne takie... specyfiki, wybraliśmy jeden, zapaliliśmy. Ja natychmiast straciłem poczucie bezpieczeństwa, ponieważ byliśmy nie w Hadze, gdzie miałem hotel, tylko w Amsterdamie, gdzie się godzinę jedzie pociągiem z powrotem. Było to coś potwornego. Było... No nie mówię już o takich rzeczach, że na przykład Ania z dziećmi zostają w Polsce, a ja jestem gdzieś w Stanach Zjednoczonych. No to już jest powód. Także nie jestem fanem marihuany. Jeśli chodzi, będąc w Brazylii jakiś czas potem, miałem styczność. No jeżeli już rozmawiamy, no... Właśnie, proszę, bardzo śmiało, ja znam tę historię, więc warto. W końcu mogę to opowiedzieć, nie mam jakichś oporów takich, bo miałem styczność z kokainą na początku lat 90. w Brazylii, gdzie ona była wyjątkowo tania wtedy i powszechnie dostępna. Ten specyfik jest tam w
Ameryce Południowej traktowany dużo bardziej powszechnie i tak przystępnie niż w Europie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest drogi i w ogóle potwornie ścigany. I konsekwencje używania i posiadania jego są w ogóle zupełnie niewspółmierne. Tutaj ja bym w ogóle zaczął... Dobrze, poczekaj, to już dokończ tę historię. Na temat tej wojny z narkotykami, którą ten nieszczęsny Nixon jakby zapoczątkował i która już podejrze więcej ofiar przyniosła niż II wojna światowa. Bardzo dobry wyrób był polski swego czasu amfetamina, bo to był dosyć... Kazik, Ania cię zabije, wiesz? Ale Ania wie. Ja wiem, że Ania wie, ale się zabije, że opowiadasz, a nie, że Ania. O Jezu, no to a co mi może... No dobrze. Co ci może zrobić? Znaczy, nie, no wiem. To... Gdybym na przykład teraz dokonał jakiejś wolty i postanowił gdzieś wystartować, gdzie potrzebowałbym iluś tam głosów, na pewno bym po takich wypowiedziach... Dobrze, Kaziku, nie kandydujesz na prezydenta. I to właściwie wszystko. No, to z takimi rzeczami natury opiotowej. Nigdy nie próbowałem... No nie, no oczywiście jeszcze takie historie jak ekstazy i LSD, no ale to były w takich czasach, gdzie w 90-tych, gdzie... Nie, no jasne. W zasadzie tak, heroina tak, amfetamina tak, nie, no oczywiście ekstazy i LSD też. Znaczy, LSD jest bardzo, bardzo poważną używką i dziwię się, że jest zaliczana do narkotyków lekkich. Bo absolutnie czymś lekkim nie jest, ale no, trzeba było spróbować. No dobrze, no, nigdy nie myślisz, jeżeli dyskutują w ogóle w Sejmie ludzie, którzy mają ocenić, czy jakaś używka ma tego rodzaju plusy, bądź tego rodzaju minusy, że można ją uznać za całkowicie nielegalną, albo ją zalegalizować, no to warto by było, żeby... Czy uważasz, że powinni robić degustację, tak, Kazik? No, przynajmniej powinni raz w życiu spróbować. Jesteś nieprzytomny, ale to trudno. Nieprzytomny? Tak, nieprzytomny. Jak to sobie wyobrażasz? Przepraszam bardzo, ale to twoim zdaniem każdy parlamentarzysta powinien przejść przez wszystko, na przykład wszystkie narkotyki. Każda kobieta powinna sobie dokonać aborcji, żeby móc później głosować, czy jest za, czy przeciw i tak dalej, i tak dalej. Czy to jakiś absurd? Nie, no to nie mówię, że każdy, ale każdy, kto chciałby mieć w jakiś sposób wyrobiony pogląd i nie mieszaj aborcji do tego, bo tu już nie, chodzi mi o to, że jeśli będziesz próbować wszystkiego... To już mamy do czynienia z zabójstwem, no, to wiesz. Znaczy, ja akurat tak uważam, ale ty też. Tak. Kazik jest antyaborcyjny, słyszycie? Tak? Tak. Rozwiniesz myśl? Nie będę rozwijać, wiesz, sam... praktycznie cudem się na tym świecie znalazłem i jest to wystarczający powód w ogóle. To może jednak posłuchamy telefonu i pytania od słuchacza albo słuchaczki. Halo, słuchasz mnie? Słychać. Witam serdecznie, z tej strony Kamil ze Sztokholmu. Mam dwa pytania do Kazika. Jedno odnośnie piosenki Jeszcze Polska. Czy... Kazik uważa, że to jest nadal aktualne? Czy coś się zmieniło przez te tyle lat, a przez te 30 lat praktycznie? I drugie pytanie, trochę lajtowe. To drinking some or to drinking some more? Dziękuję i pozdrawiam Grażynę. A drugiego pytania to w ogóle jest... Ja rozumiem drugie pytanie. Okay. To jest prohibicji, tak? Pan się rozłączył? Nie, no to była piosenka, która dotyczyła prohibicji wprowadzonej z okazji którejś tam wizyty Jana Pawła II, już nie pamiętam której. To
dosyć duży przebój się z tego zrobił w ogóle w wykonaniu mojego takiego trzeciego składu, jakim jest, jakim była El Dupa. To tam były dwie świetne piosenki, jeden podobno, jedna, która jest po prostu doskonałym obrazem, jak mówi, jak mi powiedziała autorka książki Greenpoint, którą niedawno dostałem, Polonii, właśnie na Greenpoint. Natalia w Brooklynie. No i to. Prohibicja jest taką trochę żartobliwą, żartobliwym narzekaniem alkoholika Mendela, że się nie ma gdzie napić, no bo ten papież przyjechał. Ale tak jak wszystko w El Dupie było jakby w pewnym momencie, to nie była grupa do końca poważna, nie? Tak jak się rozmawialiśmy o tym alkoholu i tak było, że w kulcie są takie reguły, że 0-0 na wejściu i 0-0 na wyjściu. To w pewnym momencie w El Dupie było tak, że 0-0 na wejściu. Mówię o wejściu na scenę. Mhm. Na wyjściu opór. Ile Bozia dała, nie? Ponieważ kłopot był, jeżeli chłopcy zaczynali od rana, nie? To wtedy już tam. Ale jeżeli wchodzili. Krzysiu potrafi. Doktor Iry, przepraszam. No, wszyscy potrafimy, i Krzysiu, i ja, i ty, więc. Już ale to, mówię, że Krzysiu potrafi. Nie, bo on potrafi swoje, potrafi tak się upłynieć, tak dość dużo, tak cały czas i nie zwalając się, broń Boże. Czy jak on, wiesz, ja go widziałem parę razy w takich akcjach, że tam sobie piwkuje. Jakby forum, żeby tu o Krzysiu gadać w ogóle. Bardzo go pozdrawiamy, przepraszam bardzo, bym chciał pozdrowić doktora Irego i pozdrawiamy cały Połczyn w takim razie. Tak. W którym zresztą wystąpisz. No, miejmy nadzieję. W każdym bądź razie, co tam jeszcze było? Tam było jeszcze jedno pytanie. Tak, to dość kłopotliwa sytuacja, bo ja też zapomniałem. No. Nie, ale to jak zaraz. Dwóch starszych panów prowadzi Czekaj, to właśnie nasz. Ja mam czasami taki odsłuch i też nie wiedzą. Słuchaj, to ja ci zadam piosenka polska, właśnie, polska. A, jeszcze Polska. Czy uważam, że nic się nie zmieniło? Oczywiście, że się zmieniło W Kutnie się zmieniło. Po pierwsze, groźni i ponurzy nie chodzą z gazowymi nagadami, tylko prawdziwymi. Chociażby że na straganach rodzi ścierwo zabrudzone, to też mi się zmieniło w ogóle, że właściwie to było, wtedy mnie to raziło estetycznie, a to było dobre. To było dobre, bo było po prostu rozwinięciem aktywności gospodarczej u każdego. No. W ogóle mam taki pogląd, może nietypowy dla poglądów, z którymi jestem kojarzony, ale najlepsza ustawa dotycząca spraw gospodarczych to była ustawa ministra Wilczka, potem to już psuli wszystko. Dobrze, to mamy telefon, słuchamy. Dobry wieczór, Sebastian Warszawy z tej strony. Bardzo mi miło, że udało mi się dodzwonić, bo wielki szacun dla Kazika i całej jego twórczości. Naprawdę jesteś top 3 historii polskiej, szeroko pojętej kultury muzycznej oczywiście. Nie ukrywam, że jestem fanem Republiki, więc jednak zespół, który 20 lat nie istnieje, jest wiadomy przy tym. I takie moje pytanie, bo jest taka anegdota, o której opowiadał Leszek Biolik, basista Republiki. Podczas jakiegoś waszego wspólnego koncertu, jakieś tam niesnaski z garderoby, jakbyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. No i tak przy okazji takie pytania, powiedzmy, około rockowe, około muzyczne, około kultowo-republikańskie. Jak
powiedzmy, oceniasz Grzegorza Ciechowskiego? Ja pamiętam twój występ w Toruniu, gdzie śpiewałeś Układ Sił. Naprawdę to jest taka piosenka w twoim takich stylu. Świetnie to wtedy wypadło. Miałem pewnie jeszcze 5 różnych innych pytań, ale zapomniałem. Wielki szacunek, Kazik, dla ciebie. Staram się zawsze co roku być minimum raz na koncercie Kultu. Oczywiście zaraziłem na przykład swoją siostrzenicę 15-letnią muzyką rockową. Byliśmy ostatnio w Stodole. Na pewno to jeszcze powtórzymy. Wielkie ukłony, wielki szacunek. No i takie właśnie pytanie o Republikę Ciechowskiego. Dzięki serdeczne. To zacznę od tego, że z Grzegorzem Ciechowskim myśmy się bardzo słabo znali. To dosłownie było kilka okazjonalnych spotkań. A jak już się spotkaliśmy, to zawsze jakiś dym był, nie? To faktycznie, nie? Z tym, że ja miałem tutaj jakieś dwie rzeczy, ale jedną taką szczególnie pamiętam, że myśmy pojechali po raz pierwszy w życiu do Stanów Zjednoczonych, do takiego klubu, Cricket się nazywał, który prowadził Leszek Świerszcz niejaki. I myśmy tam pojechali na troszeczkę więcej niż tydzień, czyli dwa koncerty mieliśmy w Chicago, robione przez Polskie Radio w Chicago, pierwsze Polskie Radio w Chicago, które na UKF-ie nadawało. Prowadził to Jarek Hołodecki, bardzo, bardzo taki prężny i fajny człowiek. A drugi tydzień mieliśmy grać u Leszka Świerszcza w tym Cricket Clubie, nie? Z tym, że u Leszka Świerszcza od paru tygodni, bo tam zespoły różne przyjeżdżały i siedziały po 2 miesiące na przykład u niego, czy tam 2,5. I co piątek, sobota, niedziela grały koncerty razem z dyskoteką. My na taki układ nie chcieliśmy iść, żeby tam siedzieć w ogóle, wiesz. Więc w pewnym momencie jednego weekendu myśmy się z tą Republiką zdublowali, nie? No i było gorące powitanie, tam przyjechaliśmy do klubu i tak dalej. I się tam witamy wesoło w ogóle. I ja się z Grześkiem tam przytulam i mówię, nie. Aha, i się pytam, to kto gra pierwszy, a kto gra drugi, nie? No, bo to... A Grzesiek mówi, stary, no kurwa, wszystko jedno, no przecież sobie tu nie będziemy się... Ja mówię, jak wszystko jedno, no to wy pierwsi, my drodzy, nie? I oni się jakoś obrazili o to w ogóle bardzo wtedy, ale... Także no, muszę powiedzieć, że nawet doszło do tego, żeśmy nie mogli... czekać na swoją kolejność w Kanciapie, a jeszcze było o tyle utrudnione, że myśmy mieszkali, ponieważ myśmy dojechali na ten jeden weekend, a oni tam byli na stałe, więc oni mieli kwaterunek w takim domu obok tego klubu, a myśmy się nie mieli gdzie podziać, bo mieliśmy gdzieś hotel w ogóle gdzieś w innym mieście i tak dalej, no i musieliśmy siedzieć tam, a jeszcze się okazało, że nie możemy siedzieć, bo taki układ był. Z Toruniem miałem, znaczy moja żona jest z Torunia, także ona, tylko że ona się ze Sławkiem Ciesielskim bardziej kolegowała, on tam też i z rejestracją i z Kobranocką kolegował. I zawsze pamiętam, no my byliśmy jeszcze takimi dużo mniej sprawnymi muzykami niż nie jesteśmy teraz. Republika, która ćwiczyła do bólu, to tam mi opowiadał Irek Wereński, który tam jeździł do nich. No oni brzmieli, przynajmniej jak to na tamte czasy,
zawsze jak tam na przykład mieli gdzieś koncert w klubie Park w Warszawie, to mówię, chodźcie, zobaczymy, gdzie oni ten magnetofon mają w ogóle, gdzie mają, bo to niemożliwe, żeby na żywo tak dobrze i precyzyjnie grać. Słuchaj, ja mam tutaj, to nie tak, że ja sobie teraz czytam jakieś rzeczy, ja rzeczywiście czytam, ale to nie są jakieś duperele, tylko uważaj, pytania do ciebie. Pozwolisz, że przynajmniej niektóre z nich zadam, no bo ludzie się namęczyli, napisali, to żeby nie było, że Mazurek nie spyta. Raczej się nie uda dzwonić, więc proszę zapytać Kazika jakąś anegdotkę z baru Norka w Nartach. Bar Norka w Nartach, zresztą Narty znana miejscowość, bo tam dokonano po raz pierwszy zwrotu ziemi takiej ludziom, którzy wyjechali w latach 70. do Niemiec. Agnes Szawny, pamiętam to nazwisko do dzisiaj. Bar Norka był centrum życia kulturalnego w Nartach. Zresztą przepiękna miejscowość z taką jedną wadą, tylko że środkiem leciała taka asfaltowa droga, gdzie dosyć szybko samochody jeździło. To jest między Szczytnym chyba. To jest między Szczytnym a Niedzicą. Tak. Czy Niedzicą. Dobra, no to opowiesz jakąś anegdotę, czy nie opowiesz? No, anegdotę mogę opowiedzieć, w ogóle jesteśmy w kanale sportowym, czy przede wszystkim taką, że Norką, szefem Norki był Sylwek, który był swego czasu kierowcą generała Jaruzelskiego. Jaruzelska będzie w piątek. I jak się, ale nie przeszedł tamtej weryfikacji czy czegoś tam, jak to tam. Więc wyjechał na łono natury na Mazury, tam osiadł. I jak toczyła się pierwsza walka Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bowe, to może część z was, która jeszcze pamięta te czasy, ona się odbywała na takim totalnie niszowym kanale. Filmnet to się nazywało. Tego nikt w Warszawie z moich znajomych nie miał. Natomiast zachodzę do Sylwka. I tam na tym od ludzi było, nie było, bo tam jeszcze tych hoteli w Warchałach i w tych nie było. To było parę domów, tam Dałkrzewicz gdzieś miał jakiś domek, tam trochę takich tego. A już ja nakręcony tą wagą ciężką no i postacią Andrzeja Gołoty. Mówię, ty Sylwek, a ty masz, ale tak w ogóle bez żadnej nadziei takiej. Mówię, ty Sylwek, masz ten film net może? No bo czekaj, no to... Mam. I tak jak większość ludzi oglądała to w ogóle albo z nas opowieści, albo później z jakichś kaset wideo, coś tego, myśmy tam to oglądali na żywo. Barze Norka. Pytanie jeszcze, to jest pytanie polityczne, uważaj. Najlepszy prezydent Polski po 89 roku. Nie musisz uzasadniać. Czekaj, sobie przypominam, jacy byli, ale już mam na końcu języka odpowiedź, oczywiście, tylko tak patrzę. No jak chcesz, to ja ci przypomnę. No, Lech Kaczyński. Dobrze, Lech Kaczyński, najlepszy polski, a najlepszy polski premier? Nie ma. A, ucieka. Dobra. Nie uciekam, nie ma. No. Chętnie bym wskazał któregoś, ale nie dobra, ma. No. Dobra, słuchamy telefonu od słuchacza. Czki albo słuchacza. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Paweł z Warszawy. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam też brata Dominika, z którym jesteśmy na każdym krakowskim koncercie. Super, ostatni koncert dwa tygodnie temu. Bardzo dziękuję. I pytanko o tenże. Kiedy reaktywacja? Nie czy, tylko kiedy. Pozdrawiam. Kiedy reaktywacja? Nie będzie reaktywacji KNZ-u na pewno. Ten rozdział jest już absolutnie zamknięty. Zagraliśmy parę. Byliśmy na pewno przez moment najlepszą propozycją koncertową w tym kraju.
A może i nie, nie, a może nie, i nie tylko. Nie, jak graliśmy w Anglii czy w Ameryce, to firmy, które nas obsługiwały, to były firmy amerykańskie, jeśli chodzi o nagłośnienie. Mówi, że owszem, zdarzają się takie zespoły, które grają taki materiał, ale oni grają godzinę 20 z bisami i to jest w ogóle... To w ogóle wszystko, bo KMZ był takim produktem, który w kulcie jest dużo wolnych momentów, takich tego, to kult może i 4 i 5 godzin grać w ogóle, bo jest gdzie się skryć w ogóle za wolnymi tempami, za spokojnymi tego. W KMZ była napierdalanka 2,5 godziny równo po prostu. To jest coś niebywałego, przepraszam cię. Skąd ty bierzesz siły do tego, bo wasze koncerty trwają jednak strasznie długo. Ja wiem, teraz akustik, nie, to sobie wpuścisz tam, a to syna wpuścisz, a to Irego, a to zaciera. No nie wiem, ja mam tak, że wiesz, że generalnie każdy koncert to ja nie wiem, skąd to się bierze, bo jakoś nie wykonuję jakichś ćwiczeń tam, ani się specjalnie nie odżywiam jakoś zdrowo. Jem to, co smaczne, a nie to, co zdrowe. Ale jakoś tak mam. No, wiesz, dla mnie się koncert to tak, wiesz, generalnie wchodzę w tryb taki, że to tak około 10 piosenki dopiero. Aha. Pierwsze 11 albo pierwsze 8. To one są dla mnie takie jak rozgrzewka przed meczem czasem trochę, nie? No chyba, że wiesz, że jest to takie spektakularne wydarzenie, jak ten Woodstock tam był. No to tam wyszedłem i tam od pierwszej sekundy to było. To już było coś, że tutaj... że cię poniosło. Tak. Że z mocami już takimi masz do czynienia ponad... Nie wiem, czy mamy telefon, czy nie, bo ja już przestałem to kontrolować. No to jeśli mamy, to słuchamy. Halo, halo? Tak, słuchamy. Przemek z Warszawy. Pozdrowienia w ogóle, wyrazy mega szacunku i tak dalej. A to, co chciałem zapytać, to pierwsza sprawa taka. Wydaje mi się, że Kazik, masz takie podejście do polityki, że ona jest taka, znaczy do tej zagranicznej polityki, że ona jest skażona takim czystym interesem. No i tutaj najbardziej bym przytoczył fragment z piosenki Bagdad, że ta wojna nie jest Boża, to wojna o ropę blisko morza. I teraz tak w kontekście tego konfliktu na Ukrainie, czy widzisz to tylko jako taką grę realpolitik z punktu widzenia Zachodu, czy jednak gdzieś tam widzisz takie poczucie jednak, że świat zachodni kieruje się jakimiś ideami i takim soft power, i niesieniem takiego powiewu wolności dla rozszerzania po prostu powiewa wolności. To takie pytanie. Serdeczne. Ja się na bardzo wielu rzeczach nie znam. Bardzo mnie irytują na przykład wypowiedzi ludzi, którzy ewidentnie się nie znają na czymś, a próbują przekonać szeroko pojęte audytorium, że się znają. Natomiast ja mogę powiedzieć, co czuję. To też jest takie, że na przykład jak się głosuje na jakiegoś kandydata, to nie dlatego, że się coś... wie, co on chce zrobić, tylko się czuje, że on może być dobry, przynajmniej jeśli chodzi o takich ludzi, którzy nie mają wiedzy. Więc ja czuję tak, że po pierwsze cały świat właściwie, to nie chodzi o Zachód, tylko cały świat jest takim połączonym szeregiem różnych rurek i zależności. I o ideach niesienia wolności bądź jej nie niesienia, to są tylko ideologiczne bzdury. Prawdopodobnie wspomnisz moje słowa,
Ale temu bandycie się znowu upiecze. I o ile ktoś z dworu nie stwierdzi, że można go usunąć. I to nie dlatego, że ceni akurat jakąś wolność, bo generalnie Rosjanie nie myślą takimi kategoriami, tylko dlatego, że Putin jest najbogatszym człowiekiem świata i tam jest masę pieniędzy do ukradzenia po prostu. No tak, i być może będą chcieli się podzielić z nimi jego pieniędzmi. No tak, no wiesz, jest kupę kasy do... Kaziku, słuchaj, bo tutaj się... Do zagarnięcia? Nie, no ja tak, wiesz, bo wiesz, co tu sądzić? Żyjemy w XXI wieku. Mamy, wydawałoby się jeszcze... Miesiąc temu wydawało nam się, że mamy nieograniczony dostęp do informacji. Okazuje się, że nie, że właściwie na dobrą sprawę nie wiemy, ilu zginęło Ukraińców, ilu zginęło Rosjan. Rosjanie są generalnie przeświadczeni o tym, poza tym, że Putin dał im dobrobyt, to że ci naziści z banderowcami stali u granic. Ukraińcy też, jak jestem, no, to jest jakby cecha propagandy, że się zawyża swoje sukcesy, jasne, że się pokazuje jasne, takie jasne. Rzeczy. Więc ja właściwie jestem głupi i to, co czuję, no czuję jakby całość ogromu zbrodni agresora, ale co tam się konkretnie dzieje, to nie wiem. I myślę, że jak to żeśmy ostatnio ustalili, biznes wróci do działania jak zawsze, tylko pytanie, ile ofiar jeszcze po prostu będzie i ile czasu będzie trwało. No. I czy jeszcze my odłamkiem dostaniemy, czy nie dostaniemy. Słuchaj, mam tutaj pytanie od słuchaczy i od naszych widzów. Niektórzy pytają o kontakty, twoje stosunki z innymi muzykami. Pytanie o Grzegorza Ciechowskiego Pagbo. Ja skądinąd pamiętam, mgliście oczywiście, jesień zeszłego roku, urodziny pewnego dziennikarza, na których to padłeś sobie w objęcia z niejakim Muńkiem Staszczykiem. Muńek mnie zresztą wtedy bardzo tak dopytywał, czy aby na pewno będziesz, bo on się musi z tobą koniecznie wyściskać. A to jest tak, wy się znacie dobrze, znacie się jakoś tak, nie wiem, lubicie się, czy to są raczej rzadkie i okazjonalne spotkania? Z Muńkiem mam relacje takie inne niż z innymi. Znaczy, bardzo go lubię, co nie znaczy, że się spotykamy jakoś super często, ale myśmy mniej więcej, no on troszeczkę później zaczynał niż ja. Już Maciek Góralski mi mówił, że w Częstochowie jest taki zespół Opozycja i on jest warty zobaczenia. Ja poszedłem na tą Opozycję tam do remontu na dole. To była chyba już w stanie wojennym, czyli wiosna albo jesień 82. Nie, przepraszam, myśmy z Kultem zaczęli 7 lipca 82, czyli ta Opozycja to musiała być jesień 82 albo wiosna 83. Potem się Tilaw powstał, myśmy dużo grali razem, jeszcze ten Tilaw Alternative w tym tam składzie. I my jesteśmy z takiej podobnej szkoły poza tym wszystkim, nie? Że sami piszemy teksty, sami jakby właściwie od samego początku historii, no to on jest jedynym wokalistą z oryginalnego składu, tak jak ja jestem jedynym wokalistą z oryginalnego składu, ale tak sobie już teraz tam czasami siadamy, już jak tacy starsi panowie, i wspominamy takie kapele.
o których podejrzewam, że nikt ze słuchających nie ma pojęcia w ogóle. A to, i on ma dużą wiedzę i on mnie poprawia w ogóle, że tam w Undertones, ja mówię, no Undertones to byli z Edynburga. Nie, oni byli z Londonderry, nie? I takie to są rozmowy dwóch starszych panów. No ja tam, wiesz, no tam wracam do domu, fakt, z Londonderry byli. Ja bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajnego wokalista mieli. I tak sobie gadamy o takich rzeczach. A pamiętam wtedy, jak wpadliście sobie w te objęcia, było w tym jakaś taka, no, taka daleko posunięta czułość, jakaś taka bliskość. To było też po tym, jak on chorował i... Tak, to było po... Tak, no to tak, tak. Nie, no bo wiesz, to myśmy, mi to się w Brazylii spodobało, bo w 89 roku myśmy tam byli 6 tygodni i do tej pory ja się normalnie witałem z ludźmi przez podawanie ręki, a w Brazylii zobaczyłem, że faceci się rzucają sobie na szyję. Rzucają się w ramiona. Strasznie mi się to spodobało i jak już kogoś, że tak się zgłupia, Frant wyrażę, dopuszczę do takiego najbliższego okręgu swojego, to jest to, to jest to wyraz sympatii, ciepłej miłości z nim, który przekazujemy sobie, tak jak w kościele na końcu się przekazuje znak pokoju, to my sobie na początku i na powitanie. Kazik, jeszcze jedna postać z kręgu muzycznego, ale jak się okazuje również politycznego. Człowiek, który cię... Prosi mnie, żebym ci zorganizował to spotkanie, ale do niego chyba nie dojdzie. Niejaki Paweł Kukiz. Tyś sobie pozwolił na pisanie o nim nawet chyba, no, co najmniej raz, ale jeśli nie dwa razy, o Kukizie w piosence. Polityk muzykiem, muzyk politykiem. Tak, i jeszcze tam była druga piosenka taka, że do wojska, czy ty wiesz, że pozory często mylą, że... Spragniony nieledwie się zbliżam, wiedziony reklamą z ugramem, wiedziony reklamą z udziałem Kukiza, tak. No dobrze, no. I... Co ja o nim sądzę? To jakoś tak. Słuchaj, nie znam go. Jego to nie jest żaden. Raz zaśpiewałem u niego na takiej płycie Piersi i Przyjaciele. Ale on tam głównie siedział w reżyserce, a głównie jakby takim inicjatorem i takim kierownikiem muzycznym był gitarzysta o pseudonimie Jezioro. I potem pamiętam, że ja się go pytałem, w jakimś studiu w radiu się spotkaliśmy, ja się go pytałem, czy ja mogę takiego szlagwortu użyć, że wiedziony się zbliżam, bo to lepiej nie pytać. Potem gdzieś on usiłował mnie przekonać, żebym wstąpił do... tego ruchu, który to jednoosobowe... Do Jowów, tak. Jednoosobowe, tak. Do tych Jowów, mhm. tak. Ja tam jakoś nie wykazałem specjalnego entuzjazmu, więc... tak, ja wiem, wy monarchiści, to tam coś tam. Ja tam się swego czasu też o monarchii pozytywnie wypowiadałem, ale jak obejrzałem tą... dynastię Tudorów, to mi przeszło. Głosowałem na niego. Ponieważ tuż przed jakby pierwszą turą zorientowałem się, że tam to nie będzie jakieś tam 3-4%, tylko że tam się niezła ruchawka zaczyna robić, że to tam... Że się coś dzieje, co najmniej... Dwa tygodnie kampanii i w drugiej turze byłby Duda i Kukiz. Być może. A teraz to nie chcę komentować tam jego takich... Zostawmy tam, więc ta, Pawła historii, Kukiza. Ale to jest kolega po fachu, w odróżnieniu od Muńka, który jest przyjacielem. Mamy przedostatni telefon, więc słuchamy. Halo. Cześć, słuchamy. Dzień dobry, cześć. Dobry wieczór, cześć. Cześć Robert, cześć Kazik.
Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się do was zadzwonić. Nie będę gadał o polityce, ponieważ polityka jest passé. No i czekamy na pytanie. Tak, już. Otóż ja jestem rocznik 8-1 i wychowywałem się na muzyce pana Kazimierza, że tak powiem. Kurczę, i teraz tak. Kazi, jesteś pierwszym raperem w Polsce, bo my takie rozkminy mieliśmy. Tudzież rockowym raperem i teraz odniesienie. Ja wiem, że trzeba zachować proporcje, ale umysł punkowy to jest jedno. Popek, czy ma umysł punkowy? Bo oczywiście wokalistyczne, no, nie ma szans z tobą, tak? Ale powiedz mi, czy Popek ma umysł, powiedzmy, tak samo otwarty jak ty, dlatego że potrafił nawet zrobić kilka piosenek, powiedzmy, samych punkowych. A ty, twoje piosenki były typowo rapowe też. Bardzo dawno temu. Dzięki serdeczne. No to znaczy nie, ja zacznę od tego, że ja się nie przyznaję do czegoś takiego jak bycie pierwszym raperem wschodu. To taką takie przezwisko wymyślił mi Marek Kościkiewicz, który mi wydał pierwszą solową płytę, bo nikt inny nie chciał. I on takie hasło rzucił i powiedział, że to będzie, wiesz, to będzie taka nalepka tylko, którą będzie można odkleić tam, jak ktoś nie będzie chciał. A potem się okazało, że na kompaktach była nalepka faktycznie, ale już na winylach to było nadrukowane i tego się nie dało odczepić. Owszem, inspiracje były, wynikały z muzyki hip-hopowej i jakby z całego opracowania instrumentacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam było, no, dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty, czy jeszcze Polska, tam może jeszcze ze dwa numery, ale reszta to były dosyć konwencjonalne i takie tradycyjne piosenki. No. No może trochę przesadzam, także pomysł na instrumentację, tak, to było wszystko samplerowa, wielka robota Jacka Kufirskiego, ale pamiętam, że Grzesio Brzozowicz tam zaniósł kiedyś tam jakieś pierwsze dwie czy trzy piosenki, które żeśmy ulepili do trójki, do Wojciecha Mana. I mówi, no tutaj teraz puszczę ci, czy tam, nie wiem, czy oni są na pan, czy na ty. Wtedy przynajmniej byli pierwsze przykłady polskiego rapu. I puścił piosenkę Spalam się i tam chyba taką, o Jezu, piosenka Trepa. Druga. No i poleciała jedna, poleciała druga. A Man tym swoim głosem takim spokojnym i mówi, no dobrze, ale co to za rap niby miał być, nie? I to w sumie tego. Dokonań Popka nie znam za bardzo, ale ostatnio zobaczyłem w internecie, że łączy nas cecha, która zbliżyła mnie do niego od razu o wiele, wiele kilometrów. Mianowicie. Obaj mamy buldożki francuskie. A tak, właśnie, proszę Państwa, to jest moje pytanie ostatnie. Moje ostatnie, jeszcze czekamy na pytanie ostatnie od Państwa. Kazik, na starość postanowiłeś zostać instagramerką. Nie, już mi się znudziło, już zlikwidowałem to i tak? Nie, bo na początku było fajnie, ponieważ wiesz... Na początku, znaczy zdaje się, 1 stycznia zacząłeś rzucając zdjęcia. Nie wiem. Nie? Nie wiem, nie pamiętam. Myślę, tak wydaje, tylko ja na przykład miałem takie coś, że ja dużo... Jakieś miliony twoich selfie, naprawdę. Nie miliony, to bez przesady. Ale dużo uczestniczę w wielu różnych grupach na WhatsAppie, takich tematycznych tam, czy na przykład zespołowych, to jest wygodne, nie? Ale czasami się trafia, tam wiesz, jest grupa o buldożkach, kiedyś była grupa o serialach. Tak, bo Kazik ma teraz psa, teraz to znaczy od jakiegoś czasu, to jest kompletne wariactwo. O Didim.
taka historyczna i tak dalej, tam wiesz. I czasami bywały takie dni, że ja coś fajnego tam, wiesz, znalazłem, to wrzucałem na te wszystkie grupy. I o ileż prościej była, Karolina mi mówi, ale przecież właśnie ty obsługujesz te grupy wszystkie, tak jak Instagrama się obsługuje. Mówię, aha, no to faktycznie to jest tego. No i zacząłem wrzucać te różne takie, chciałem, żeby to było przede wszystkim śmieszne jakieś takie, nie? Żeby niczego to tam poważnego nie dotyczyło, żadnych tam komentarzy. No jeden taki tylko był, że takie zdjęcie wrzuciłem, kiedy jestem to przy okazji golenia się, to już jak wojna wybuchła, to ucharakteryzowany na Hitlera. Życzę mu wszystkiego jako swojemu bratu bliźniakowi, życzę mu wszystkiego najgorszego. I to był chyba jedyny poważny wpis. Na początku w ogóle nie było wpisów, ale pojawiały się jakieś. A potem stwierdziłem, że właściwie się budzę i taka miś mi towarzyszy, że powinienem wrzucić jakieś zdjęcie na Instagram, nie? A tego nie chcę. Nie chcę tak, że powinienem coś robić. Więc zlikwidowałem sobie to. Ale Wojtek Jabłoński mi powiedział, że ja tam tkwię, bo że to nie jest tak, takie. Że to nie jest takie proste, że sam się wywalasz u siebie aplikację więc ja tam tkwię. I ktoś kompetentny wkrótce mi doradzi, jak tam w ogóle to wszystko zwinąć. Tak, bardzo ci za to dziękuję zresztą, bo wrzuciłeś tam również zdjęcie nasze z Zacierem zresztą. Tak, dwa nawet, z działki drugie było. Tak? Chryste Panie, tego nie widziałem, to może lepiej, że nie widziałem. Nie, ja czekamy. Miałeś koszulkę reprezentacji Anglii, to było śniadanie. Mhm. Dobrze, to ostatni nasz telefon to telefon od... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, od kogóż? Z tej strony Marek z Poznania. Od Marka z Poznania. Chciałem przede wszystkim, wydaje mi się, że też w imieniu bardzo wielu fanów kultu podziękować za to, że gracie takie długie koncerty. To jest niesamowite. Mało zespołów tak robi. To jest super i właśnie, że po koncercie kultu można nie wyjść z takim niedosytem, jak po wielu innych zespołach. I chciałem też zapytać, czy w związku z tym, skąd w ogóle to się wzięło, taka idea, żeby grać takie długie koncerty? Czy zawsze tak graliście? I też, czy z tego jakieś problemy wynikają ze strony realizacyjnej, ze strony organizatorów, czy nie chcą was ograniczać? I takie drugie pytanie. Na jakie koncerty pan chodzi sam prywatnie? Na jakich koncertach pan ostatnio był może? Dzięki serdeczne, bardzo fajne pytania. Więc zacznę tak, od tej długości koncertu. To się zaczęło, to dwa razy było tak właściwie, że mieliśmy taki, oba związane z radiem. Mieliśmy koncert w Jarocinie. Ja już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale z jakiejś okazji on jako jedyny i kończący cały wieczór był transmitowany przez RMF FM i nie było limitu czasowego, nie? Więc zagraliśmy no tak długo, jak się dało. To było dobre ponad 3 godziny, o ile nie 4. I drugi raz podobna, analogiczna sytuacja. Radiowa Trójka, tam wtedy Krzysztof Skowroński był dyrektorem. I też powiedział, że on jest gotów, czy zagramy tam z okazji rocznicy, nie wiem, czy radia, czy kultu, już nie pamiętam, zagrać koncert taki, oni nie są w stanie zapłacić, on będzie za darmo, ale za to tak długi, jak chcemy. Że on jest w stanie jakby rozmontować całą ramówkę tam w tej Trójce i tak dalej. No i tam pojechaliśmy z 5 godzin w ogóle, tak pamiętam. To się działo w tym ogrodzie przed wejściem do Trójki. No i tak się zaczęło. Generalnie zacząłem sobie tak myśleć, że ludzie tak kupują te bilety. Te bilety to były jeszcze w czasach, kiedy te bilety, znaczy one są nadal drogie, no ale nie można
wyjść i grać godzinę 15 z bisami i dla kogoś, kto kupił bilet za 100 zł. To jest dla mnie duża niestosowność, aczkolwiek tutaj przejdę do płynnie do drugiego pytania. Jeszcze w pandemii to ja chyba nie byłem na żadnym koncercie, ale przed pandemią chodziłem do Progresji często, czy zdarzyło mi się pojechać do Mózgu, czy do Spotka, jak ktoś tam, ale jeden z ostatnich koncertów, na jaki byłem, to była taka jedna z najbardziej moich ulubionych grup z młodości do dzisiaj, Killing Joke. Zagrali godzinę i ja byłem bardzo zadowolony. Nie było, zagrali wszystkie piosenki, jakie lubiłem. I byłem całkowicie usatysfakcjonowany. Moja żona mówi, że gramy koncerty za długie. Ale przy tym jakby też takim nastawieniu i przestawieniu się mojego organizmu, że ja właściwie pierwsze 8-10 numerów, to na przykład strasznie mnie męczyło. Znaczy nie tyle męczyło, co było takie, że w ogóle to jest tak jak pojemność płuc sobie badasz, nie, że tam dmuchasz. Ja pamiętam to w liceum miałem pierwszy raz i tak maszyna stoi, ta rura i tak przychodzisz i tak i chcesz dmuchnąć i to się wydaje, że to jakikolwiek opór postawi, a tam nie ma żadnego oporu i to jest takie nie? I trochę jest tak, że dla mnie bardziej takie no to paradoksalnie zabrzmi były grania koncertów na imprezie pod tytułem Męskie Granie, którą kilka razy zaliczyliśmy, no bo tam grasz 10 piosenek i wiesz, dopiero zaczynasz czuć ten opór, a tu trzeba kończyć, nie? A jeszcze zasada na męskim graniu jest taka, że nie ma bisów żadnych w ogóle. Nie ma przerwać. Czyli sam gram. No i oczywiście są też jeszcze takie sytuacje, że gramy w jakiejś imprezie typu Dni Miasta i coś takiego. No i policja tam przyjeżdża i mówi, że o 22:30 jest szluz i koniec, nie? No więc oczywiście, bo kiedyś tam za dawnych czasów, to jak tam, wiesz, przyszedł facet i powiedział, że no to możecie jeszcze jeden numer zagrać, to myśmy zagrali ten jeden numer, tylko że on 40 minut trwał, nie? W kółko. A teraz no to wiadomo, no, że to się może łączyć z jakimiś karami dla organizatorów, no to w ogóle, wiesz, to zaprosili nas, przychylają nam nieba, jeszcze ich narażać, że jakiś komendant przyjdzie i powie, że wezwanie do sądu i ostatnie tak moje pytanie. Ostatnie już i dziękujemy za wszystkie telefony. To jest pytanie o Anię. To jest ta słynna Ania z piosenki do Ani. Twoja. Jak byście się poznali? Ona nie pamięta tego, ale ja pamiętam. Ja pojechałem do Torunia. To był rok 80. Miałeś 17 lat. Tak. I pojechałem tam do Torunia, tam taki Szymon mieszkał, żeby z nim pobyć, a nie 80, poczekaj. Po coś byłem w tym Toruniu. Może ci ale poznałem takie dwie dziewczyny. Obie miały takie ruskie koszulki, jak marynarze mają. Aha. Jedna to była Wioletta, później żona Irka Wereńskiego, czyli basisty, który ze mną do dzisiaj gra, a druga to była Ania, nie? I myśmy... Dobrze. I myśmy się poznali pod tym... To ratusz jest ten środkowy. To ratusz jest, tak. Budynek na rynku w Toruniu. One tam przyszły. Był Irek, który przyjechał do Wiolety. Była Ania. Ja i ten Szymon, do którego przyjechałem. Ale tak było tak. No to. A potem myśmy wracali z Irkiem i z takim Robertem jeszcze pociągiem. I ona mnie...
z tego momentu pamięta właśnie, że ja miałem takie buty, one były rumuńskie, pamiętam, takie zielone spodnie, bo buty na kartki były, nie? Ale miałem ciocię, która była kierownikiem sklepu z obuwiem, więc świetne rumuńskie, takie fajne, białe nawet takie były. I taka koszula i katar cały czas, ja cały czas miałem w ogóle, wiesz, i ona tak, i tak... No i ten smarkający taki, kto to jest za tym? No to taki Kazik, kto w zespole Poland śpiewa, kto to jest. No i potem ona, tak się jakoś stało, że się zbliżyliśmy do siebie. Z tym, że to ona, mnie wybrała, bo ja do dzisiaj i zawsze byłem bardzo... bardzo nieśmiały względem płci przeciwnej. I ona na przykład z tym Robertem do mnie przychodziła i to były takie sytuacje, że ja w ogóle nie wiedziałem, co jest grane w ogóle. Nie? Wiesz, czy jak to się mówią, że, czy się zesrać, czy oknem wyskoczyć. To, tak, to takie powiedzenie. Co tu za poeta, naprawdę. No i potem się zachowałem niehonorowo. Bo Robert jako jeden z niewielu kolegów, bo muszę się pochwalić, chociaż to się nie chwalę za siebie, ale z całej gromady moich kolegów tylko dwóch zaliczyło ten powszechny obywatelski obowiązek, jakim była zasadnicza służba wojskowa. Nie? Wszyscy inni się w jakiś sposób wykręcili, łącznie ze mną. To była duma takiej naszej, tej subkultury punk rockowej, że po pierwsze wiedzieliśmy, że nie wolno, a poza tym mieliśmy narzędzia metodologiczne w ogóle, żeby to uczynić. Ale niestety Robert był jednym z tych, którzy poszli i jak poszedł do wojska, to jak wrócił, to już my byliśmy po ślubie. I Kazio był na świecie, i czyli no stało się jak się stało, no ale dziewczyną, ale miłość, a nie było jego dziewczyną? Tak. Odbiłeś dziewczynę koledze w wojsku. Pod nieobecność, no mógł też sobie w wojsku załatwić. Nie, to jest koniec. Publicznym forum, że się daje wciągać tak. W takie, no ale relacje nasze są jakie są w ogóle, więc... Jakie? Znaczy moje i twoje, czy twoje i Ani? Anię kocham i ciebie kocham. To dziękuję serdecznie. Tylko to inaczej trochę, wiesz. No. Tak, proszę państwa, ja chciałbym powiedzieć, że jednak chyba trochę inaczej. Przynajmniej okazujesz to inaczej. Choć twoja żona też mnie lubi, bo mówi do mnie ty świrze. Mhm. Co jest oznaką jakiejś sympatii, ponieważ do ciebie też mówi ty świrze. Więc jak mnie mam, łączy nas coś w jej oczach. Bardzo serdecznie dziękuję panie Kazimierzu. Rzeczywiście pan niczego nie zaśpiewał, ani nie zatańczył. Więc jestem troszeczkę rozczarowany. Nie chciałby pan się poprawić, może coś zaintonować, nie? Nic. Hej dziewczyno, hej niebogo, jakieś wojsko idzie drogą. Schowaj pieniądze, schowaj zegarek, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to oni, że to banda bandę goni, a to czerwoni. Czerwoni, kryj się, kryj. A ten gruby, co na przedzie, na kradzionym koniu jedzie, to Rokosowski, marszałek Polski. Kryj się, kryj. A ja myślałem, że to Trzewik, że to kryty słową chlewik, a to bolszewik, bolszewik. Kryj się, kryj. I ostatnia przyjdą nocą, zgwałcą srodze, na kradzionej gdzieś podłodze, zostawią z dzieckiem, dzieckiem radzieckim.
Kryj się, kryj. A ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to Sowieci, Sowieci. Kryj się, kryj. Cza, cza, cza. Dziękuję bardzo. Już bez tego cza, 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 bo to ta piosenka zawsze jest generalnie tak pod koniec jako taki element żartobliwy. Teraz on jest mniej żartobliwy, ale ostatnio się dowiedziałem z twoich ust zresztą, bo ja próbuję, bo to jest taka, o ułanach była piosenka. Tak. Ale tą wersję napisał poprzedni lokator twojego mieszkania. Kornel Makuszyński. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem nie był Kornel Makuszyński, tylko Kazimierz Sterzewski. Tak na początku powiedziałeś, jestem... Powiedziałeś Mazurek. A ty, bo ty powiedziałeś, jestem Robert Staszewski. Tak. To... A specjalnie? Nie. A. Ja nie wiem, jak się nazywam, wiesz? Czasami się mylę, mam takie... Tak, tak. Żart był taki. Słuchaj, pożegnaj się ładnie z państwem. Do widzenia. Chciałem wszystkim życzyć dobrej nocy. Ja również państwu chciałem życzyć dobrej nocy, a ty mnie odwozisz do domu. Do widzenia.